Jest 10 po 10, chyba możemy zaczynać. Spojrzałem na Sebastiana Chmara. Dzień dobry Państwu, witamy na pierwszej warszawskiej debacie biegowej. Jest nam bardzo miło być gospodarzami tej debaty. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, jestem dziennikarzem programu Trzeciego Polskiego Radia i będę miał zaszczyt poprowadzić tę debatę razem z Sebastianem Chmarą, człowiekiem, orkiestrą, ale przede wszystkim mistrzem świata, byłym mistrzem świata w lekkoatletycznym wieloboju. Witaj Sebastian. Witaj, witam serdecznie Państwa. Ale myślę, że o nas jak najmniej dzisiaj, a jak najwięcej o przede wszystkim o bieganiu. A o bieganiu będą mówiły bardzo ważne osoby, dzisiaj wielkie autorytety. Nie tylko biegania tego prawdziwego, tego, który mamy okazję oglądać czy na stadionach, czy na ulicach, bo dzisiaj wielkie gwiazdy sportu u nas, ale również będziemy mówili przede wszystkim o bieganiu w wydaniu amatorskim, bo myślę, że po to się spotkaliśmy, aby właśnie amatorom było jak najlepiej, jak najłatwiej biegać. Proszę Państwa, gościem naszego dzisiejszego spotkania jest największa, najbardziej słynna polska lekkoatletka, 7-krotna medalistka olimpijska, w tym 3 razy złota, pani Irena Szewińska. Witamy serdecznie. Widzę, są kwiaty również przygotowane. Tego nie wiedzieliśmy. Proszę Państwa, a ja kontynuując, z racji tego, że jest to debata biegowa, to chciałbym powitać jedyną złotą medalistkę Mistrzostw Świata w maratonie, panią Wandę Panfil. Witam cię, Wanda. Mistrzostwa Świata w Tokio. To już dawno temu było, ale wszyscy pamiętamy ten fantastyczny finisz i myślę, że już się zrobiło bardzo gwieździście. Proszę Państwa, jako że bieg to przede wszystkim lekkoatletyka, chciałbym powitać prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, pana Henryka Olszewskiego, który, proszę Państwa, oprócz tego, że pełni funkcję prezesa, to przede wszystkim, podkreślę to słowo, przede wszystkim jest wielkim trenerem, ponieważ wychował 2-krotnego złotego medalistę olimpijskiego Tomasza Majewskiego, który, nie wiem czy Państwo wiecie, ale też biega. Tak słyszałem, tak słyszałem. To teraz przekażemy tę sztafetową, biegową pałeczkę przedstawicielom Miasta Stołecznego Warszawy i gorąco chciałbym powitać zastępcę prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, panią Renatę Kaznowską. Dzień dobry pani Renato. I też widzę, że są kwiaty przygotowane dla pani. Jest z nami również dyrektor Biura Sportu w Warszawie, Janusz Samel. Dzień dobry panie Januszu. Tym razem bez kwiatów chyba. Tym razem będzie już bez kwiatów. No i chyba Sebastian, powinniśmy przejść do przedstawienia naszych szacownych gości z Niemiec. Proszę Państwa, nasza konwencja ma, przepraszam, spotkanie, konferencja, nasza debata ma wymiar międzynarodowy. W związku z tym zaprosiliśmy fantastycznych gości z bliska, za zachodniej granicy i zacznę od wielkiej postaci, która ma ogromne znaczenie również dla wielu byłych polskich sportowców, między innymi właśnie dla Wandy Panfil czy dla Bogusława Mamińskiego, którego będziemy jeszcze przedstawiać. Jest to Christopher Kopp, który jest przede wszystkim międzynarodowym ekspertem do spraw organizacji imprez biegowych. Jest wieloletnim i wielokrotnym dyrektorem wielu imprez biegowych, które organizowane były w Berlinie i co najważniejsze, był dyrektorem maratonu berlińskiego, bardzo wielkiej i znanej na całym rynku biegowym imprezie. Kolejnym gościem z Niemiec, którego chcielibyśmy przedstawić, jest Jo Schindler, czyli dyrektor Frankfurt Marathon. Witamy pana. Bardzo serdecznie. Kolejny gość to Carsten Krebs, dyrektor maratonu w Hanowerze. I będziemy mieli jeszcze jednego gościa z Niemiec, Gerharda Janeckiego, ale z tego co wiem, jest godzina 10:15, od 15 minut jest na pokładzie samolotu z Berlina do Warszawy, weźmie udział w drugiej części naszej debaty. Także ciekawie się to zapowiada. A oprócz tego oczywiście wielu naszych ekspertów, naszych polskich panelistów i też wielkie nazwiska. Pewnie będziecie Państwo zdziwieni, jak przedstawię Jacka Wszołę, złotego medalisty olimpijskiego w skoku wzwyż. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, Jacek Wszoła w Polsce był, w Polsce, bo z Polski on przecież jest ten Jacek Wszoła, nasz polski, jako pierwszy organizował imprezy, masowe imprezy biegowe, biegi śniadaniowe. To było bardzo, bardzo dawno temu i Jacek był właśnie w tę akcję zaangażowany. Myślę, że wszyscy wtedy w Polsce uczyliśmy się organizacji imprez biegowych. Każdy szukał jakiejś formuły. Jacek te formuły odnalazł. Dzisiaj pewnie wiele o tym Państwu powie.
ale co ciekawe, myślę, że wszyscy dostrzegamy pewną prawidłowość, bo gdzieś tam cały czas obracamy się w tym środowisku lekkoatletycznym, bo biegi, proszę Państwa, to przecież królowa sportu i najprostsza forma ruchu. Kto jeszcze ze znanych lekkoatletów, Sebastianie? No tak patrzę dalej na tę listę i znany lekkoatleta, bardzo znany, przede wszystkim świetny sprinter, a teraz również, może od tego zacznę, członek Komisji Europejskiego Stowarzyszenia Lekkiej Atletyki i dyrektor do spraw międzynarodowych w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, Piotr Gosielski. Jest też dzisiaj z nami i będzie dzisiaj ekspertem w trakcie tej debaty. Jest z nami także mistrz świata, schowany troszeczkę z tyłu w trójskoku z Helsinek z 1983 roku, pan Zdzisław Hoffmann. Witamy, panie Zdzisławie. Ale oczywiście organizacja biegów to nie tylko sportowcy, nie tylko wielkie gwiazdy, ale też trzeba to wszystko połączyć przy współpracy z samorządem. I dzisiaj też oprócz pani prezydent, pana dyrektora, gościmy u siebie przewodniczącego Komisji Sportu i Edukacji Rady Miasta Warszawy, pana Pawła Lecha. Witam, panie Pawle. No i musimy powitać, nawet chcielibyśmy bardzo, osobę, bez której dzisiejszej debaty by nie było. Bogusław Mamiński, to on jest sprawcą tego całego pozytywnego zamieszania. Witamy pana, panie Bogusławie, i bardzo dziękujemy za organizację debaty. I proszę państwa, teraz jeszcze jedna formalność, mianowicie my dzisiaj z racji tego, że ta debata jest bardzo długa, planujemy aż do godziny 15 dzisiaj tutaj z państwem spędzić czas, w związku z tym my również na tych tutaj stanowiskach prowadzących będziemy się zmieniali i Krzysztof Łoniecki z racji tego, że jest dziennikarzem radiowym, może mówić bez przerwy, więc mówić bez przerwy będzie, natomiast ja będę się zamieniał dzisiaj z kolejnym olimpijczykiem, kolejnym medalistą, złotym medalistą Mistrzostw Europy, panem Pawłem Januszewskim, który jest też między innymi inicjatorem marki Biegam, bo lubię. Jest sam też biegaczem. Miałem okazję z nim w tym roku pokonać maraton. Jest także moim radiowym kolegą z radiowej trójki, także bardzo miło, że Paweł jest z nami. Zanim przejdziemy do debaty, to bardzo ważna rzecz, bardzo ważna sprawa. Podziękowania od Wandy Panfil i Bogusława Mamińskiego dla pana Krzysztofa Kopa. I chciałbym odczytać te podziękowania dla pana, panie Krzysztofie. Wir möchten unsere Anerkennung und Herr. Chcielibyśmy wyrazić nasze podziękowanie i uznanie za wieloletnie wsparcie polskich sportowców, szczególnie w Berlinie, w imprezach. Chcielibyśmy w imieniu sportowców serdecznie podziękować. Zapraszamy Wandę Panfil i Bogusława Mamińskiego do wręczenia Krzysztofowi specjalnego podziękowania. Myślę, że możemy teraz troszeczkę poklaskać, bo to taki moment szczególny jest. Chyba nie można było lepszego miejsca znaleźć na podziękowanie, jak właśnie jest tutaj Warszawa. Ja czekałam bardzo długo na tę okazję, jednak mam. I nigdy nie zapomnę, bo to była piękna w ogóle impreza. Nie miałam w ogóle żadnego jeszcze wyniku, bo to był pierwszy mój maraton. Pan mnie przyjął i to właśnie z otwartymi rękoma. Zrobiłam rekord Polski w pierwszym maratonie, minimum na Igrzyska Olimpijskie i drugie miejsce. A więc moja taka przygoda w sporcie zaczęła się od maratonu w Berlinie. I dziękuję bardzo. Ja też się podzielę taką refleksją, ponieważ Krzysztof Kopp w latach 80. zapraszał mnie na krosy, które organizował w centrum Berlina. No i bardzo mi pomagał w tym, bo były oczywiście duże problemy z wodą niegazowaną, z multivitaminą, więc wszystkie środki, jakie mi się udało wygrać w Berlinie, zabierał mnie do centrum handlowego, bodajże Lidl, i właściwie robiłem sobie zaopatrzenie na całą zimę. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Także dzięki temu mogłem dla Legii, dla Warszawy, dla Polski zdobyć tytuł wicemistrza świata. Dziękuję jeszcze raz. Bogusław Mamiński, Krzysztof Kopp, Wanda Panfil. Bardzo miłe chwile. Warto takie rzeczy przypominać. To co, Sebastian, może w kilku słowach powiemy, o czym dzisiaj będzie
debata, bo będzie wiele bardzo ciekawych tematów. Będziemy mieli kilku bardzo ciekawych prelegentów i będziemy rozmawiali na przykład o bezpieczeństwie podczas imprez biegowych. O czym jeszcze? Ja myślę, że powiemy banalnie. Będzie o wszystkim, z czym zdarzają się organizatorzy i biegacze w trakcie organizacji imprez. Tak jak wspomniałeś, będzie o bezpieczeństwie, będzie o zabezpieczeniu tras. Będziemy o wolontariacie. Będziemy się zastanawiali, jak wciągać mieszkańców w organizację takich imprez biegowych. Naprawdę będzie mnóstwo ciekawych tematów. Także proszę Państwa, zostańmy dzisiaj wspólnie razem, a myślę, że najważniejszym elementem będzie to, że będziemy mogli wymienić doświadczenia. Będzie dyskusja, zatem pytajmy o wszystko, co nas niepokoi, martwi, co nas dzisiaj zastanawia i sądzę, że w takim gronie zapewne znajdziemy odpowiedzi na wszystkie trudne pytania. A jak patrzę na grono, to tutaj są rzeczywiście sami słuchacze, którzy na bieganiu się doskonale znają, więc nie obawiamy się o to, że dyskusja będzie bardzo żywa. To co, zaczniemy chyba od krótkiego filmu, który pokaże nam, jak rozkochiwaliśmy się w bieganiu w Warszawie. Może nie chyba, na pewno. Nawet od tego filmu rozpoczniemy, zatem czas start. No to już wiemy, jak to wygląda. A jeszcze nie, przepraszam. Biegi śniadaniowe to cykl imprez organizowanych przez Nike po to, by podczas wakacyjnego wypoczynku nie zapomnieć o zdrowym trybie życia. Od 2004 roku odbywają się w największych kurortach nadmorskich, zachęcając turystów do aktywnego wypoczynku m.in. w Krynicy Morskiej, Międzyzdrojach, Rewalu czy Mielnie. Chętnych nie brakuje, zamiast leniwie spędzać czas na plaży, do każdego porannego biegu zgłasza się nawet do 2000 osób, by wraz z rodziną i przyjaciółmi przebiec trasę od 2 do 5 kilometrów. Przed biegiem organizatorzy zachęcają do rozgrzewki, a po biegu zapraszają wszystkich na pożywne śniadanie. W prowadzenie biegów zaangażowani są znani sportowcy. Brzegiem plaży zgromadzeni mogą pobiec obok Bogusława Mamińskiego, Jacka Wszoły czy Krzysztofa Kosedowskiego. Biegi śniadaniowe to więc imprezy z wieloma gwiazdami, które biegną z uczestnikami, a nie tylko dają sygnał do startu. Ścieżki biegowe Nike to 22 trasy w 6 miastach Polski, na których każdy początkujący i zaawansowany entuzjasta joggingu może pobiegać na dystansie od 2 do 20 km. Na każdej ścieżce na uczestników czeka profesjonalny trener Nike, który prowadzi zajęcia oraz dba o to, by trening był jak najbardziej efektywny. Można biegać w grupie lub samemu, stosując się do specjalnie opracowanego przez profesjonalistów programu szkoleniowego. Oferta jest adresowana do wszystkich chcących poprawić swoją kondycję i samopoczucie. Zajęcia są bezpłatne i nie ma ograniczeń wiekowych. Chętnych przybywa, a firma Nike wraz z Warszawskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z roku na rok wytycza nowe miejsca na terenach dogodnych dla lokalnych miłośników biegania. W samej Warszawie WOSiR stworzył już 9 ścieżek, m.in. w Parku Skaryszewskim, Lasku Bielańskim oraz na Polach Mokotowskich, a na Wale Miedzeszyńskim można pobiegać na trasie o długości nawet do 20 km. Również w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie czy Poznaniu każdy chętny, korzystając z wyznaczonych ścieżek, może dojść do mistrzowskiej formy. Bogusław Mamiński to utytułowany zawodnik wyczynowy, 9-krotny mistrz Polski na długich dystansach. Na podium stanął na Mistrzostwach Świata w Helsinkach w 1983 roku, gdzie zdobył srebrny medal w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Jest również wicemistrzem Europy oraz zwycięzcą Pucharu Świata na tym dystansie. Po zakończeniu kariery sportowej poświęcił się propagowaniu biegania. Jego klub biegacza współorganizuje biegi śniadaniowe Nike, a on sam co roku biegnie na czele setek entuzjastów wakacyjnego joggingu. Jacek Wszoła, lekkoatleta, rekordzista świata i Europy w skoku wzwyż. 11-krotny mistrz Polski i 2-krotny medalista olimpijski.
Pierwszy olimpijski występ w Montrealu w 1976 roku w wieku 19 lat przyniósł mu niekwestionowane złote zwycięstwo, a występ na kolejnych igrzyskach w Moskwie w 1980 roku srebrny medal. Jego rekord życiowy to 2 metry i 35 cm. Zasłużony mistrz sportu, czterokrotnie odznaczony złotym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe oraz krzyżem kawalerskim. Paweł na... No to już tym razem bez falstartu. Wiemy, że ten film już za nami i było, panie Jacku, sporo panu podczas tego filmu, więc prośmy pana jako pierwszego o zabranie głosu. Przyznam szczerze, że pewnie nie wszyscy wiedzieli o tym, że pan tak propagował bieganie. No właśnie, szykując się... Ale ja myślę, że jest podobny, tak? Jakbyśmy się spojrzeli teraz na Jacka i na to, co przed chwilą widzieliśmy, to jest podobieństwo. Dziękuję, jesteś bardzo uprzejmy. Jest podobieństwo. Szykując się mentalnie do wypełnienia dzisiejszego zadania, sam sobie zadawałem pytanie, które zadał Sebastian. Jak to się stało, że ja... wysoki, kojarzony ze skokiem wzwyż, gdzie raptem do biegania jest 20 metrów, człowiek palący całą karierę, mnóstwo papierosów, spiął się tak ściśle ze środowiskiem długodystansowców na najwyższym poziomie światowym. Mało tego, jeszcze jestem jednym z ekspertów, okazuje się, amatorskiego biegania. Ja myślę, proszę państwa, że odpowiedź jest dość prosta. Zawsze na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy mają mniejszy, większy, ważny, nieważny wpływ na to, co się wokół nas dzieje, w czym bierzemy udział. Jednym z takich ludzi był świetny dziennikarz sportowy, fantastyczny ekspert sportowy, o czym będzie za chwilę, Tomasz Hopfer. On był jedną z osób, która biegi w Polsce zwizerunkowała. Nadała swoją twarz tej akcji. Ja pamiętam początek lat 70., kiedy w telewizji, w której były tylko dwa kanały do oglądania, jedną niedzielę w roku, może dwie niedziele w roku poświęcone były na transmisję, proszę państwa, non-stop z maratonu warszawskiego. Dlaczego był ekspertem? Kiedyś dla żartu, bo słyszałem o tym, że ma nieprawdopodobną pamięć. Nie było wtedy komputerów, internetu i Google'a. On by nie musiał wcale sięgać do tych zasobów. Kiedyś dla żartu spytałem o czas zawodnika w trzecim biegu eliminacyjnym na 100 metrów podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku, męskim. I ten czas podał razem z nazwiskiem. I podał, że ten zawodnik nie dostał się do ćwierćfinału. Więc facet o głębokiej wiedzy, o wielkiej pasji, o nieograniczonych możliwościach kreowania wizerunku zdrowego stylu życia poprzez jakiś ruch, którym było bieganie. Jedyną różnicą, która tamto bieganie od dzisiejszego biegania dzieli, to dzieli ogromną przepaścią, jest to, że w dzisiejszych biegach bierze udział tysiące ludzi, a tamte biegi ledwo dobijały bądź ledwo przekraczały liczbę 1000 osób. Następna różnica, myślę, że jeszcze ważniejsza, jest taka, że spośród tamtych osób, które biegały, te powiedzmy między 800 a 1200 osób, wszyscy byli biegaczami. O tym będzie później. To byli... Część była zawodowo biegająca, część byli na bardzo wysokim poziomie biegający amatorzy, mieszczący się powiedzmy w ciągu pół godziny w limicie czasu od zwycięzcy. To była diametralna różnica, którą obserwuję. Drugim człowiekiem na mojej drodze, który
zaszczepiał we mnie miłość do biegania i umiejętność obserwowania wielkich zawodów sportowych, przeważnie maratonów, i to z najwyższej półki, był profesor fizjologii z Uniwersytetu w Georgii, David Martin, świetny statystyk, którego poznałem w 1979 roku przy okazji startu na Pucharze Świata w Montrealu. I o dziwo, to był pierwszy maraton, który obserwowałem z niewiarygodnego miejsca, bo był to drugi samochód, który jechał w kolumnie przed zawodnikami biegnącymi. Trzeci samochód to był ten główny z tablicą z czasem. I ja tam sobie siedziałem wygodnie tyłem do kierunku jazdy i patrzyłem na czołówkę biegających, a czołówka biegaczy to było kilkunastu biegaczy, bo Puchar Świata był rozgrywany w Formule 8 reprezentacji narodowych, więc plus reprezentacja Europy. Więc miałem pogląd no niemalże idealny na to, co się dzieje przez cały czas trwania tego maratonu. Zabierał mnie na maratony największe, które stanowią niektóre z nich koronę maratonów tak pożądaną przez wielu biegaczy. Byłem w Chicago, byłem w Bostonie, byłem w Nowym Jorku, byłem na Hawajach i już nie z pozycji tego, który śledzi od czoła zawodników, ale z pozycji obserwatora i niemalże już wtedy eksperta wyposażonego w wiedzę statystyczną, którą czerpałem od Martina. No, umiałem ocenić, co to znaczy wysiłek biegacza, co to znaczy trening biegacza, co to znaczy sposób odżywiania się, sposób w ogóle życia, jakie biegacze muszą prowadzić, żeby osiągać światowej klasy rezultaty. Kwintesencją tych wojaży z moim przyjacielem był maraton w Bostonie. Roku nie pamiętam, ale był to rok szczególny dla Bostonu, dla Alberto Salazara, dzisiaj świetnego trenera, bo cały świat biegowy był podniecony perspektywą pobicia jakiegoś fantastycznego, najlepszego wyniku w maratonie, a trasa, wierzcie mi państwo, i niektórzy spośród was biegali w Bostonie i wiedzą, że to nie jest łatwa trasa. I tam miałem dwie przyjemności. Jedną, siedziałem sobie na mecie przed telewizorem, bo nie było telewimów, które mają powierzchnię boiska piłkarskiego, tylko niemalże, no były duże ekrany, ale to były ekrany, a nie mega ekrany. Widziałem całą trasę, widziałem Alberta, widziałem pomoc, jaką dostaję od trenerów, od fizjoterapeutów, sposób odżywiania się. Widziałem ile wysiłku, ile kontroli nad biegiem wszyscy wkładają, żeby on w żądanym czasie dobiegł do mety. Nie dobiegł w żądanym czasie, ale wrażenie pozostało. Druga okoliczność, która wielką przyjemność mi sprawiła, to było to, że mieszkałem w jednym pokoju piętro niżej od zawodników NBA z klubu Los Angeles Clippers, którzy przyjechali na mecz do Bostonu. Niestety na mecz nie kupiłem biletów, albo były za drogie, albo po prostu ich nie było, więc nie połączyłem swoich dwóch pasji. Trzecia osoba, bardzo szczególna, bo siedzi tutaj naprzeciwko mnie, to Bogusław Mamiński. Tu jest ta właściwa odpowiedź, jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem. I sam sobie zadając pytanie, co ja tutaj robię, no właściwie dla mnie to jest prosta odpowiedź. To jest Boguś, który od początku lat 90., od kiedy zaczął pomieszkiwać w Międzyzdrojach, zaczął propagować w tej małej skali międzyzdrojskiej wielkie wydarzenia. W pierwszym biegu o bursztynowy puchar Międzyzdrojów wzięło udział kilkudziesięciu biegaczy, międzynarodowych również. Ja wziąłem
udział w przysłowiowej mili VIP-owskiej. Mila, to jak Państwo wiedzą, to jest trochę więcej niż 1600 metrów. No ale mila w wydaniu Bogusława może mieć równie dobrze 2 kilometry, jak i 4. Zwycięzcą tej mili, pamiętnej dla mnie, był premier Balcerowicz, który potraktował to śmiertelnie poważnie, tak, że na tą przysłowiową milę wbił mnie i Marianowi Woroninowi mniej więcej 3 minuty. Przybiegliśmy 3 minuty później. No i od tamtego czasu, a to był może 94, może 5 rok, jestem na dobre i na złe z bieganiem, z Bogusławem, z jego firmą, która w tej chwili robi na terenie Warszawy głównie jedne z największych, o ile nie największe, bo tego nigdy nie wiadomo, jak do tego podchodzić, czy największą liczbą uznajemy tych, którzy się zapisali i odebrali koszulki, czy tych, którzy wystartowali, czy tych, którzy ukończyli. Nie ma to żadnego znaczenia. Imprezy są ogromne, na dużą skalę. Pierwszą taką imprezę, to już z fragmentu filmu Państwo wiedzą, Bogusław dostał od Nike zlecenie na organizację Run Warsaw. To był 2004 rok. I tutaj ja mam też dylemat, o którym właśnie wspomniałem. Czy to był sukces, czy po prostu była to pierwsza duża impreza na terenie miasta, która musiała jakieś piętno pozostawić, bo no, start z Placu Teatralnego i przebiegnięcie całego Traktu Królewskiego Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską i powrót na Plac Teatralny, no to jest wielka rzecz. Tak nie było chyba jeszcze nigdy. Więc niezależnie od tego, ile osób wzięło udział w tym biegu, fakt pozostaje faktem, że ten bieg musiał odcisnąć jakimś piętnem i pozostawić jakieś wrażenie na Warszawie, na mieszkańcach, na władzach miasta, a przede wszystkim na uczestnikach, którzy z perspektywy ulicy, po której przecież nie wolno chodzić, oprócz tych wyznaczonych miejsc, i to w poprzek ulicy, biegli sobie przez całe Śródmieście tego wielkiego miasta. No i tak jest do dzisiaj. W kilku pierwszych biegach wziąłem udział czynnie. Dzisiaj nie jestem w stanie przebiec całej trasy, więc od którego to, Boguś, roku? Od 2007, tak? 2008. Kiedy Nike ze swoją strategią światową wycofało się z projektu Run Warsaw, realizujemy na coraz większą skalę, rosnącą, coraz potężniejszy bieg warszawski, który w przyszłym roku będzie miał 10. edycję. Nazywa się po prostu Biegnij Warszawą. Od 5 chyba lat, Biegnij Warszawo i maszeruje, kibicuje. To są dwie niby niezależne, ale bardzo blisko łączące się ze sobą imprezy, gdzie część trasy jest wspólna. Oczywiście nie mieszamy się, żeby nie było kłopotu organizacyjnego ani jakiegoś nawet cienia możliwości kolizji. Dopingujemy się nawzajem, pozdrawiamy się i jest to chyba jedno z większych świąt ruchu, rekreacji amatorskiej w wydaniu, no w wydaniu, w mega wydaniu i również w Śródmieściu wielkiego europejskiego miasta. Tak bym streścił mój udział w tym, co nazywa się bieganie, w tym, co jest kwintesencją dobrego samopoczucia. Ja chciałbym zatrzeć może złe wrażenie, które mogłem wywołać tym swoim spostrzeżeniem, że były czasy, kiedy zawodowcy biegali w biegach.
nie jest nic złego, jeżeli ktoś, jeżeli organizator zapewnia warunki takie, żeby ktoś kończył maraton w 5 czy nawet 6 godzin. Nie jest w tym nic złego. Myślę, że jedynym problemem jest tylko to, że usiłuję robić to co tydzień, bo imprez w Polsce jest całe mnóstwo. Bardzo Państwu dziękuję. I my też dziękujemy. Jacek Szeba. Dowiedzieliśmy się od pana Jacka wielu ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim chyba tego, że jest nowa jednostka miary Mila Mamińskiego. Prawda? Tak jak sekunda Wenty. Wenty, tak. Proszę Państwa, mieliśmy oficjalne przywitanie gości. Mieliśmy wykład inauguracyjny, za który bardzo dziękujemy. I teraz czeka nas oficjalne otwarcie naszej dzisiejszej warszawskiej debaty biegowej. I do tego otwarcia chciałbym poprosić panią prezydent oraz panią Irenę Szewińską. Pani Renata Kaznowska, przypomnijmy, zastępca prezydenta Warszawy. Pozwolicie Państwo, bo ja troszeczkę niższa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zwykło się mówić, że Warszawa biegami stoi, więc ja bardzo się cieszę, że nasze dzisiejsze spotkanie to spotkanie pod nazwą Warszawska Debata Biegowa. Bardzo się cieszę, jestem dumna, że ta debata dzieje się w Warszawie z udziałem naszych gości z Niemiec. To dla mnie niezwykle ważne. Pan Bogusław Mamiński, pamiętam, jest sprzed bardzo wielu lat, kiedy przychodził do mnie organizując biegi. Ja zarządzałam wtedy nieruchomościami w Śródmieściu i byłam ta, co jęczała, że znów zmiany organizacji ruchu, a to mieszkańcy, jakoś to musimy pogodzić. Niezwykle trudne. Ja mam dzisiaj podwójny problem, bo nawet nie mam na kogo zwalić odpowiedzialności, ponieważ dane mi jest zarządzać infrastrukturą drogową, transportem publicznym w Warszawie i przy okazji biurem sportu, sportem warszawskim. Jest to oczywiście honor i bardzo duża odpowiedzialność. Doskonale siłą rzeczy rozumiem organizatorów biegów i podziwiam, ponieważ zorganizowanie dobrej, profesjonalnej imprezy sportowej w hali nie jest łatwe. Zorganizowanie masowej imprezy ulicznej jest niezwykle trudne. Niezwykle trudne, dlatego jestem pełna uznania i podziwu. Staramy się jako Urząd Miasta pomagać, ponieważ w tak dużym organizmie, jak chociażby Warszawa, jest to naprawdę niełatwe. Warszawa biegami stoi, mamy 2 maratony, 2 półmaratony i ponad 300 innych biegów już o mniejszej skali. Zazwyczaj są to biegi na 10 km, na 5 km, biegi dzielnicowe, wiele z tych biegów to biegi w parkach. Niemniej jednak liczba robi wrażenie. Zorganizować bieg, myśląc również o mieszkańcach, którzy funkcjonują w mieście i niekoniecznie też uczestniczą w imprezach sportowych, w biegach ulicznych, tak aby każdy znalazł dla siebie miejsce, ażeby bieg był biegiem bezpiecznym, również w rozumieniu mieszkańców, którzy muszą po mieście się poruszać. To kwestia organizacji ruchu, chyba najtrudniejszy element, mam takie poczucie, szczególnie w maratonach, gdzie musimy wyznaczyć 42 kilometry, gdzie mamy zamknięcia poprzeczne ulic, a muszą dojechać służby porządkowe, karetki pogotowia, straż pożarna i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wielkie wyzwanie organizacyjne przed organizatorami i bardzo duże wyzwanie organizacyjne przed służbami miasta, które muszą zadbać o bezpieczeństwo. Naszą rzeczą bardzo ważną jest wciągnięcie również w interakcję mieszkańców i zachęcenie mieszkańców do tego, aby brali udział w imprezach sportowych, czy to jako uczestniczcy, czy po prostu kibicując. To bardzo udaje nam się w triadzie biegowej, gdzie bardzo wielu mieszkańców biega w ramach 3 imprez biegowych, czy to poprzez czynny udział, czy to kibicując. I to jest niewątpliwie bardzo duży sukces organizacyjny, że mieszkańcy bardzo dobrze oceniają biegi. Biegacze zazwyczaj, osoby uczestniczące w biegach, zazwyczaj są zadowoleni, bardzo kochają biegać i bardzo dobrze oceniają imprezy sportowe. Mieszkańcy, którzy w biegach nie uczestniczą, muszą być wciągnięci w biegi poprzez inne działania. I ja mam nadzieję, że podczas dzisiejszej debaty Państwu uda się
przedyskutować, przeanalizować, podzielić swoimi doświadczeniami, jak zachęcić wszystkich, jak propagować taki styl uprawiania sportu i dzielenia się wspólną przestrzenią dróg publicznych. To, o czym tutaj przedmówca mój mówił, ulic, które służą głównie dla samochodów. Parę razy w roku te ulice chcielibyśmy przeznaczyć do innych funkcji, do wspólnego biegania i świętowania sportu na ulicach. Bardzo ważne i bardzo trudne zadanie. Dlatego trzymam kciuki za dzisiejszą debatę. Ja bardzo żałuję, że nie będę z Państwem mogła być do końca, bo bardzo chętnie chciałabym wysłuchać przede wszystkim doświadczeń. Będę obserwować i postaram się po południu do Państwa wrócić. Owocnych obrad i pokłóćcie się nawet, bo to na pewno będzie kłótnia konstruktywna. Dziękuję bardzo. Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy. Bardzo dziękujemy pani prezydent i tak naprawdę powiedziała pani w pigułce o wszystkim, o czym my dzisiaj będziemy mówili i mam nadzieję, że te ulice nadal co jakiś czas będą dla biegaczy zamykane w Warszawie. A teraz myślę, śmiało mogę to powiedzieć, ambasador polskiego sportu, 7-krotna medalistka olimpijska Irena Szewińska. No dobrze, dobrze. Szanowni Państwo, no jest mi niezmiernie miło, że jestem tutaj dzisiaj z Wami, że zostałam tutaj zaproszona jako gość. Chcę od razu na początku powiedzieć, że ja nie biegałam maratonów, nie biegałam na długich dystansach i nawet kiedy trenowałam i pytano mnie, no ile ja kilometrów trenując przebiegam, to nie mogłam na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ kilometrów nie liczyłam. Mój trening polegał zupełnie na czym innym, na bieganiu odcinków, bieganiu interwałów, a nie na kilometrach. Natomiast oczywiście zawsze, nawet kiedy trenowałam, to podstawą to był taki jogging, trucht, rozgrzewka. No i w tym okresie przygotowawczym faktycznie biegałam dużo w lesie, w zimie w Zakopanem czy w innych miejscowościach. Także mogę powiedzieć jedno, jak mam stać, to wolę chodzić. Jak mam chodzić, to wolę truchtać. No i dzisiaj to biegam dla przyjemności, dla zdrowia, biegam w lesie z psami, dla siebie. I myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby ruszać się, żeby coś robić dla siebie, dla swojego zdrowia. A uważam, że właśnie forma biegania to jest taka najprostsza forma tutaj aktywności fizycznej. Ale dlaczego tutaj jestem? Otóż po zakończeniu kariery tak sport mi dał bardzo dużo i tak się zastanawiałam, co ja mogę zrobić? Co tu zrobić? A miałam na myśli przede wszystkim właśnie kobiety, dlatego że no, patrzymy, często jest tak, że tych kobiet jest mniej we władzach, mniej zawodniczych niż zawodników. No i chodziło mi o to, żeby tutaj coś takiego wymyśleć, żeby kobiety też miały swoją imprezę. I tutaj razem z Bogusiem, wyszedł mi naprzeciw Boguś Mamiński, właśnie wracamy do naszego jednego z głównych bohaterów dzisiejszej tutaj debaty. I tak się narodził pomysł biegu dla kobiet na dystansie 5 kilometrów. Jest to bieg Samsung Irena Women's Run, który myślę, że się już wpisał w sportowe imprezy miasta Warszawy. To już jest któraś edycja była w tym roku. I chcę powiedzieć, że to jest nie tylko sam bieg, że przyjdą panie, pobiegną na dystansie 5 kilometrów. Myślę, że to jest po prostu takie wydarzenie sportowe, bo panie przychodzą z rodzinami, z dziećmi, często z mężami, którzy kibicują właśnie biegającym paniom. Tutaj chcę podkreślić, że jest bardzo piękna trasa. Tutaj to właśnie też zasługa Bogusia, który taką trasę wymyślił, czyli rozgrzewka wspólna na Agrykoli, potem kilometr przez właśnie łazienki, także w sumie 5 kilometrów. I to jest bieg dla pań w każdym wieku. I młodsze, i starsze, wiele pań zawsze, znaczy ja nie biegam, powiem szczerze, bo dla mnie 5 kilometrów to jest długi dystans, ja mogę sobie tylko potruchtać, natomiast jestem patronem tego biegu. Zawsze jestem starterem, no i oczywiście trzymam kciuki i kibicuję biegającym paniom. Muszę powiedzieć, że jest jakaś taka rodzinna atmosfera w czasie tego biegu.
Potem wiele pań mi naprawdę dziękowało, że taka impreza jest, że mają okazję tutaj właśnie w takiej pięknej scenerii pobiegać. No, bieg się rozwija, to już były takie edycje, że około 2000 pań biegało. Ja mam nadzieję, że ten bieg tutaj dzięki zaangażowaniu ogromnemu Bogusia Mamińskiego, który jest głównym organizatorem tego biegu, sponsorem jest takim głównym firma Samsung, że ten bieg się będzie rozwijał, że coraz więcej pań będzie biegało. Korzystając z okazji, że tutaj jestem, to chcę właśnie Bogusiowi Mamińskiemu gorąco podziękować za to, że tak się zaangażował, że takie fantastyczne mamy, znaczy mówię mamy, jako ja, jako patron, efekty i że taka impreza, taka można powiedzieć przy tych biegach długich, przy maratonach, to jest taka mała perełka w sportowych imprezach biegowych Warszawy. No, ja też będę musiała wcześniej troszeczkę wyjść, ale chciałam wszystkim życzyć tutaj owocnych obrad. Myślę, że bieganie to już, znaczy i maratony, i półmaratony, i takie biegi uliczne, to się wplotły tutaj w sportową aktywność miasta i myślę, że właśnie taka wymiana doświadczeń na pewno bardzo dużo przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom. Także życzę owocnych obrad. I dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jak mam stać, wolę chodzić. Jak mam chodzić, wolę truchtać. Proszę Państwa, ja bym zapamiętał to hasło, bo myślę, że może przyspieszać naszej dzisiejszej debacie i takie nawet ciekawe to jest. Przypomnę Ci za kilka lat. Tak jest. Proszę Państwa, no to cóż, teraz czas zacząć mówić coraz bardziej poważnie o bieganiu, a jak coraz bardziej poważnie, to chciałbym zaprosić tych, którzy robią wszystko, aby biegi masowe były bezpieczne, aby biegi masowe były masowe, aby można było na nich znaleźć to, po co się na te biegi ludzie zapisują, przychodzą. I cóż, zacznę od zaproszenia specjalnych gości. Piotr Długosielski. Miałem już dzisiaj okazję Piotrka przedstawiać. Przede wszystkim dyrektor do spraw międzynarodowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale również członek Komisji Europejskiego Stowarzyszenia Lekkiej Atletyki. Komisji oczywiście, która debatuje, pracuje i myśli, co zrobić, na razie tutaj, panie Piotrze, żeby biegało się lepiej. Ja z kolei zaproszę tutaj obok Piotra naszych niemieckich gości, bo za moment rozpoczniemy taką rzeczywiście już prawdziwą debatę, więc poprosiłbym tutaj o zajęcie miejsce Krzysztofa Kopa, Karstena Krebsa i Jo Schindlera. Zapraszam panowie, bo w kolejnej turze to wy będziecie zabierali głos, także to są miejsca dla was. A proszę Państwa, według naszego planu debatę rozpocznie właśnie Piotr Długosielski. I w tym momencie, Piotrze, chyba lepiej będzie z mównicy, zresztą jak sobie życzysz. Mikrofon jest tutaj, poza tym oba są też tutaj na stole, ale myślę, że tak też będzie wygodniej. No i cóż, Piotr Długosielski powie dzisiaj o kategoryzacji imprez biegowych, certyfikacji imprez biegowych przez Europejskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki. To jest temat, o którym dzisiaj będzie mówił Piotr Długosielski. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że na dzisiejszej debacie są obecne władze Warszawy, szanowni goście z Niemiec, ale przede wszystkim cieszy mnie to, że mamy obecnych tak wielu znakomitych lekkoatletów. To, co dzisiaj padło na sali, bieganie to jest lekkoatletyka, nie zapominajmy o tym. Okej, dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, na czym pracuje European Athletics, czyli nad certyfikatami dla imprez biegowych w całej Europie, czyli w 51 krajach zrzeszonych w European Athletics. Po pierwsze, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest projekt Running for All. Więc jakby są takie trzy podstawowe tezy. Każdy biegacz ma swój własny powód, dla którego bierze udział w imprezach biegowych i oczekiwania wobec organizatorów. Z kolei każdy organizator powinien udowodnić, że zwraca uwagę na poziom jakości i bezpieczeństwa. A więc Running for All
to system, który pozwala oceniać i weryfikować jakość imprez biegowych. Jest to system, który z założenia ma służyć amatorom, dbając o najbardziej istotne obszary eventu biegowego. Z punktu widzenia przeciętnego biegacza oczywiście. Running for All może być uzupełnieniem dla systemu IAAF Labels, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekkiej Atletyki, która z kolei nacisk kładzie na zawodników elity, najwyższy poziom sportowy czy odpowiednią liczbę testów antydopingowych. Dodatkowym atutem tego projektu jest to, że jeżeli dany kraj nie posiada własnego systemu certyfikacji, projekt European Athletics może z powodzeniem pełnić taką rolę. Nie ma wówczas potrzeby wprowadzania oddzielnych regulacji. Jeżeli chodzi o aktualne liczby, to ponad 420 imprez posiada certyfikat Running for All. 43 kraje są zaangażowane w ten projekt, a więc ponad 80%. 218 imprez posiada certyfikat 5-gwiazdkowy, 94 3-gwiazdkowy, a jedną gwiazdkę posiada 109 imprez biegowych. Jeżeli chodzi o nasz kraj, to w Polsce mamy 45 biegów, które aktualnie posiada taki certyfikat. Kryteria zostały opracowane w porozumieniu z organizatorami i samymi biegaczami. Spełniają oczekiwania uczestników i w prosty sposób definiują poziom konkretnej imprezy biegowej. Mamy 54 kryteria, które zostały podzielone na 9 obszarów. Są to takie obszary jak administracja i finanse, bezpieczeństwo, zabezpieczenie medyczne, trasa, pomiar czasu, pomiar trasy, wyniki, dbałość o środowisko oraz usługi dla biegaczy. Same kryteria są bardzo różne, poczynając od zasadniczych kwestii bezpieczeństwa, chociażby medycznego, kończąc na praktycznych szczegółach, jak wyposażenie w agrafki do przypięcia numerów. Pełna lista kryteriów znajduje się na stronie internetowej Running for All European Athletics. W zależności od skali imprezy i możliwości organizacyjnych, certyfikaty przyznawane są na 3 poziomach. 1 gwiazdka, 3 gwiazdki bądź 5 gwiazdek. System działa w ten sposób, że ilość gwiazdek jest przyznawana na podstawie ilości spełnionych kryteriów. I tak impreza 5-gwiazdkowa musi spełnić wszystkie 54 kryteria. Impreza 3-gwiazdkowa 44 kryteria spośród 54, natomiast bieg 1-gwiazdkowy wystarczy, że spełni 34 kryteria. Natomiast są to takie kryteria, taki zestaw kryteriów, który gwarantuje minimalny poziom bezpieczeństwa i standardów nawet przy imprezie lokalnej, która może się pochwalić 1-gwiazdkowym, ale z drugiej strony już certyfikatem European Athletics. Wśród biegów z 5-gwiazdkowym certyfikatem na mapie biegowej Warszawy mamy takie imprezy jak wspomniany wcześniej przez panią Irenę Samsung Irena Women's Run, BMW Półmaraton Praski, Biegnij Warszawo, Półmaraton Warszawski czy Maraton Warszawski. Są to oczywiście flagowe imprezy w Warszawie. Natomiast wśród certyfikowanych imprez są również mniejsze, lokalne imprezy, które certyfikat ułatwia rozmowy ze sponsorami, z władzami, do czego za chwilę nawiążę, jeżeli chodzi o korzyści tego projektu. A więc jeżeli chodzi o podstawowe korzyści dla biegacza, jest to gwarancja jakości imprezy, dostęp do platformy Running for All w wielu językach, w tym w języku polskim oraz w języku niemieckim. Sama platforma stanowi również poniekąd biegowy TripAdvisor, czyli na wzór prawdziwego TripAdvisora pozwala oceniać, tak jak w przypadku restauracji czy hoteli, w naszym przypadku imprezy biegowe przez samych biegaczy, a z drugiej strony biegacze, którzy zamierzają podróżować po Europie, brać udział w różnych imprezach biegowych, skorzystać z porad i uwag osób, które już wcześniej brały udział w danym biegu. Jeżeli chodzi o organizatora, to jest to niezaprzeczalna wartość, czyli wiarygodność w rozmowach z lokalnymi władzami oraz sponsorami. Dodatkowo jest to promocja wydarzenia oraz obecność w ogólnoeuropejskim kalendarzu. Tutaj dodam, że udział w tym projekcie dla organizatora jest bezpłatny.
i kolejny gracz jakby tego rynku to jest Krajowy lub Lokalny Związek Lekkiej Atletyki. I tu jest ogromna szansa na aktywny udział w rynku biegowym, ponieważ to Związek Krajowy, w naszym przypadku Polski Związek Lekkiej Atletyki, weryfikuje, zatwierdza i koordynuje działania w ramach tego projektu. Mówiłem wcześniej o samych zaletach tego projektu, natomiast oczywiście jest on w fazie rozwoju i chyba największym wyzwaniem w tej chwili jest odpowiednia weryfikacja tych kryteriów. Stąd taki pomysł, aby w ramach współpracy Warszawa-Berlin wyznaczyć delegatów technicznych odpowiedzialnych za weryfikację kryteriów niezbędnych do uzyskania certyfikatu European Athletics. I tak, jeżeli chodzi o imprezy warszawskie, chcielibyśmy zaprosić gości z Berlina do oceny i weryfikacji tych kryteriów narzuconych przez European Athletics. I podobnie miałoby to miejsce w drugą stronę, czyli nasi delegaci, nasi przedstawiciele, być może przedstawiciele Komisji Biegowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, czy organizatorzy największych imprez mogliby pojechać do Berlina, wziąć udział w imprezie, ocenić daną imprezę. Oczywiście ma to mniejszy sens w przypadku tak dużych imprez jak maraton berliński, ale nadal jest cała lista mniejszych, lokalnych imprez, gdzie jest szansa i pole do wymiany doświadczeń. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Piotr Długosielski. Brawa jak najbardziej zasłużona i pójdziemy za ciosem. Piotr mówił o korzyściach dla biegacza, między innymi ze startu w imprezach biegowych, a teraz poprosilibyśmy Krzysztofa Kopa, który opowiedziałby o korzyściach dla miasta, dla metropolii wynikających z organizacji imprez biegowych. Proszę Państwa, w międzyczasie pani prezes honorowa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Irena Szewińska opuszcza naszą debatę, także bardzo dziękujemy. I prosimy o głos Krzysztofa Kopa. Ja, vielen Dank. Dziękuję bardzo. Najpierw za to, że mamy teraz okazję uczestniczyć w debacie biegowej. Mamy tutaj wielu kolegów, organizatorów imprez, także myślę, że również towarzyszy nam zainteresowanie miasta, więc mam nadzieję, że możemy tutaj pogodzić nasze zainteresowanie wśród wielu organizatorów. Dlatego też chętnie i my wniesiemy wkład w tę debatę. Nie chcemy tutaj monologu, chcemy usłyszeć od Państwa raczej pytania, na które udzielimy odpowiedzi. Mam za sobą dwóch ekspertów, specjalistów, którzy na co dzień mierzą się z problemami czy pytaniami, które pojawiają się w naszym programie, naszej debaty. Karsten Krebs, dyrektor maratonu hanowerskiego, i Jo Schindler, race director, właściciel maratonu frankfurckiego, czyli to są specjaliści, jeśli chodzi o organizację takich imprez, pytań, kwestii bezpieczeństwa, prewencji, profilaktyki medycznej. To są rzeczy, które tutaj padły. Usłyszeliśmy od pani wiceprezydent, w jaki sposób mieszkańcy miasta mogą zostać zaangażowani w taką imprezę jak maraton. Jak rozumiem, w Warszawie odbywa się sporo imprez biegowych, zaś duża część mieszkańców niekoniecznie musi być happy z tego, że ulice są na dłuższy czas zamykane. Niemniej jednak, jeżeli impreza jest zorganizowana na wysokim poziomie jakościowym, to sądzę, że i ludność jest zachęcona do tego, nie tylko zjawić się na ulicy, lecz również zaangażować się konkretnie w działania. We Frankfurcie na przykład mamy ponad 80 imprez muzycznych wzdłuż trasy. Co parę set metrów odbywa się jakby festiwal miasta przy okazji. Także dla biegaczy, dla
publiczności. Następuje to połączenie sportu i kultury, czyli budowany jest pomost, który jest całkiem ważny. Staramy się zatem pogodzić różnego rodzaju rzeczy. Może tutaj w Warszawie i w innych miastach też macie festiwale muzyczne, więc może warto je terminowo ze sobą połączyć z biegami, żeby maraton czy bieg był również taką imprezą masową, ludową, ludyczną. Także aby ci, którzy z reguły narzekają na zamykanie ulic, też odczuli przyjemność z imprezy, która odbywa się w ich mieście, na ulicach ich miasta, Warszawy w tym przypadku. Marketing miejski to jest zupełnie coś innego, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Chodzi o to, że miasto też powinno być zainteresowane w wysokiej jakości przebiegu danej imprezy, żeby również stanowiła ona atrakcję dla turystów przebywających akurat w mieście, również turystów zagranicznych, żeby jak najbardziej zwiększyć udział gości zagranicznych. Dzięki temu hotele, gastronomia będą z tego korzystać, to wiadomo, żeby też wykroiły sobie jakiś kawałek tego tortu. To musi być symbioza wszystkich, którzy na końcu będą zadowoleni z przebiegu takiej imprezy. Tyle tytułem wstępu z mojej strony. Bardzo dziękujemy. Bardzo ciekawie się tego słuchało. Bardzo ciekawy pomysł na połączenie imprez biegowych z festiwalami muzycznymi, prawda, Sebastian? Zresztą pewnie ci z Państwa, którzy śledzą rynek biegowy w Polsce, to też zaobserwowali, że takie praktyki już się pojawiają i bardzo często można spotkać na trasach biegowych właśnie wiele chociażby kapel muzycznych, które dopingują biegaczy, czy ale one są dedykowane im przede wszystkim, na razie, tak, ale też również uprzyjemniają kibicom również śledzenie i dopingowanie przez wiele godzin tych, którzy pokonują ciężkie trasy, na przykład maratonu. Ale połączenie jak najbardziej z wielkimi wydarzeniami kulturalnymi jest to jeden z pomysłów, który myślę możemy, albo możecie, zwracam się do Państwa, wykorzystać w planowaniu przyszłych imprez biegowych. To co, kolejny rozmówca, tak Karsten Krebs. Poprosimy teraz pana Karstena o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Krzysztof już powiedział najważniejsze. Myślę, że tutaj w Warszawie nie możemy, szczerze mówiąc, ocenić sytuacji warszawskiej. Muszę przyznać, że nie przygotowałem się za bardzo, ale widzę, że w Warszawie jest bardzo mocna scena biegowa. Ludzie to widać lubią, więc chodzi o to, żeby te pozytywne emocje jakby przenieść na populację, czyli na społeczeństwo, na mieszkańców. Trzeba zwrócić uwagę jednak na to, co przeszkadza mieszkańcom. Głównie są to oczywiście hałas, zamykane ulice, następnie śmieci oraz zbyt duża intensywność tych imprez, które odbywają się zbyt często. Coraz częściej właśnie na takie problemy mieszkańcy napotykają, więc trzeba je odpowiednio ująć, ocenić. I na tym chciałem pierwszą moją uwagę zakończyć. Dobrze, drodzy Państwo, czyli to jest znów tytułem wstępu, to na razie tyle. Zasłuchałem się w tym, co mówił Karsten Krebs. Panowie, może pytanie do Krzysztofa Kopa o takie konkrety płynące z organizacji imprez biegowych dla Berlina na przykład, no bo pan przez wiele lat był związany z organizacją imprez biegowych w Berlinie. Krzysztof Kopp. Jeśli chodzi o takie wskazówki, oczywiście taka duża impreza jak maraton czy inne imprezy biegowe, zawsze jest wtedy taki bardzo szeroki katalog, duży katalog pytań,
który następnie przyjmuje formę takiego schematu organizacyjnego, na podstawie którego wszyscy zaangażowani mogą dowiedzieć się, jakie są zależności i kto za co odpowiada. To są bardzo ważne rzeczy. Chodzi o to, żeby zagwarantować transparencję, przejrzystość w wielkim sztabie pracowników i pomocników, współpracowników. Wskazówki? Cóż, myślę, że po pierwsze musi to być dobra współpraca z gminami, z władzami, które otwierają ulice dla biegu, z jakby Czerwonym Krzyżem, czy ze służbami ratowniczymi. To są bardzo ważne pozycje, które muszą zostać aktywnie obsłużone jeszcze przed imprezą i które muszą być korygowane na bieżąco, ponieważ wiadomo, że zmienia się to bardzo często. Bezpieczeństwo jest coraz ważniejsze na takich imprezach, a z tym związane są wielkie koszty, które ponoszą najczęściej użytkownicy czy uczestnicy. Drugie pytanie, z kolei druga kwestia, to jest coś, czym zajmujemy się, w Berlinie od dłuższego czasu, czyli profilaktyka medyczna. Jako organizatorzy musimy również wnieść wkład w postaci kampanii informacyjnej dla biegaczy zwiększającej świadomość. Jeżeli na przykład ktoś był przeziębiony przed maratonem, to powinien posłuchać lekarza i swojego organizmu i nie brać udziału w najbliższym maratonie. Odłożyć taki start, także są to bowiem sytuacje, które bardzo często prowadzą do śmierci zawodników, jeżeli nie zwracają oni uwagi na objawy, sygnały wysyłane przez organizm. Więc jako ci, którzy prowadzą działalność uświadamiającą, powinniśmy zwracać uwagę na wszystko, co się wiąże z obciążaniem organizmu, nie tylko z treningiem, i skupić się na wykrywaniu symptomów poważnych schorzeń, żeby nie traktować tego lekko. Więc to są kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę przy organizacji takich imprez. Kwestie bezpieczeństwa, o tym może powiedzieć Josh Schindler z Frankfurtu, ponieważ on zajmuje się tym bardzo intensywnie. Karsten również z perspektywy hanowerskiej. Stąd też poproszę może też obydwu kolegów o wypowiedź. W jaki sposób to robicie, w jaki sposób docieracie do biegaczy, w jaki sposób komunikujecie im, uświadamiacie ich, co jest dla nich ważne, co trzeba zrobić, jak się źle czują, albo jak się zachować w kryzysowej sytuacji, która może się przytrafić w trakcie biegu? Myślę sobie, że głównym tematem, który poruszyliśmy teraz, to jest bezpieczeństwo w wielu aspektach. I chodzi tutaj zawsze o taką kwestię, jak poinformuję miasto, jak poinformuję moich uczestników. Dzisiaj mamy media społecznościowe, mamy nowoczesne możliwości, mail na przykład. I to jest oczywiście prostsze niż mieliśmy to w latach 80. czy 90., kiedy zaczynaliśmy. U nas na przykład mamy taki formularz, kwestionariusz, gdzie ludzie bardzo proste pytania muszą, na proste pytania muszą odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś problemy, to najpierw idź do lekarza na przykład, jeżeli planujesz udział w maratonie. My we Frankfurcie proponujemy na przykład taką możliwość, żeby przesunąć start na za rok i liczą się te kwoty startowe, opłaty, które zostały wpłacone, one się liczą na za rok. Jeśli to jest jakieś tam x euro na przykład, ktoś zapłacił za bieg i myśli sobie, no teraz muszę już wystartować, bo stracę pieniądze. Nie, tych pieniędzy się nie traci. Można się u nas zgłosić i powiedzieć, przesuwam to na za rok. I uczestnicy mogą też taki formularz sobie znaleźć u nas na stronie i dostają taki czek, mogą w związku z tym za rok z tym czekiem startować. Oczywiście to u nas co roku mamy około 1000
osób, a 15 tysięcy osób startuje w maratonie, 25 tysięcy we wszystkich w ogóle biegach, więc to jest bardzo dużo wysiłek, bardzo dużo ludzi. 15 tysięcy maratończyków, z tego oczywiście też jakaś część zgłasza się jako chorzy i dostają tę możliwość, żeby za rok wystartować w ramach tego startowego, którzy już zapłacili. Około 500 osób bierze to pod uwagę. To jest oczywiście duża praca dla nas. Musimy osobiście się temu przyglądać. Trzeba te wszystkie atesty, zaświadczenia lekarskie przejrzeć, ale to jest dla nas też wynik tego, że mamy niewielki udział tych niebezpiecznych sytuacji w trakcie maratonu. Ale teraz jeszcze jedna rzecz o maratonie. Może to troszkę cynicznie brzmi, ale tak naprawdę trzeba się zastanowić, i jeśli 10 tysięcy osób zbiera się razem, to statystycznie patrząc, to jest bardzo prawdopodobne, że ktoś umrze. I no, traktujemy to oczywiście jako porażkę, tak, którą w jakimś miasto musi przeżyć też, ale w maratonie jest tak, że musimy zmniejszyć te problemy, które mamy, też fizyczne problemy. Trzeba kontrolować swoje ciśnienie krwi, proste takie rzeczy. Ale też przyczynia się też do tego, że rzeczywiście uczestnicy są teraz zdrowsi. Niemieccy naukowcy jeden z nich powiedział coś takiego, nie wiem, czy to jest bardzo zdrowe, żeby 42 km przebiec za jednym razem, ale trening do tych 42 km jest bardzo zdrowy. A więc to powiedzenie, myślę sobie, że to właściwie to jest ta puenta, o czym mówimy. Może mówimy, no tak, może w trakcie maratonu będziemy mieli jakiś przypadek śmiertelny. No to się zdarzy, kiedy mamy 10 tysięcy osób, którzy na całym świecie są, tak, którzy jeżdżą po całym świecie, ale rzeczywiście może to przyczyni się do zdrowszego stylu życia, nie tylko od uczestników maratonu, ale wszystkich. Maraton frankfurcki mamy już od dawna. W tych wszystkich latach mieliśmy jeden przypadek śmiertelny. Też zbadaliśmy go bardzo dokładnie, ten przypadek, i to był właściwie wyraźne staje się po tym badaniu, jak wygląda sytuacja też dla organizatora w takich przypadkach. To był biegacz, który od 15 lat był bardzo aktywny, bardzo zdrowy, nie było żadnych problemów przez te 15 lat jego kariery, jego aktywności biegacza. Był lekarzem ogólnym, który właściwie, gdyby posłuchał swojego ciała, nie powinien był wystartować, ale ponieważ miał to doświadczenie wieloletnie, ponad 10 lat uczestniczył w maratonach, a po raz 15, ponad 15 biegał, pomyślał sobie, no to jest super, dobrze to wygląda. 3 tygodnie wcześniej był przeziębiony i tak sobie lekko to wziął, nie pomyślał o tym, że będą tego jakieś skutki, i właśnie około 40 kilometra wymagał pomocy. Pomoc przyszła w odpowiednim czasie, ale już niestety nie można było go odratować. Więc są takie sytuacje, w których mówi się, no to tak naprawdę zależy od tej konkretnej osoby, jak ona zareaguje na daną sytuację. Ja mogę powiedzieć, że nasz system, a to jest oczywiście system, który kosztuje nas dużo pieniędzy, który bardzo dużo czasu wymaga, na przykład ten wolny start za rok, ale myślę, że to jest coś dobrego, że wychodzimy na plus, ponieważ w określonym aspekcie, tym na przykład, że uczestnicy myślą, muszę wystartować, to jest, bo stracę pieniądze, że to jest ważny aspekt, i tutaj rzeczywiście myślę, że to jest nasz sukces. Do Karstena Krebsa. Karsten, chciałem cię spytać o to, czy spada liczba interwencji medycznych podczas maratonu w Hanowerze z roku na rok? Tak, mogę to potwierdzić. Jeszcze chciałbym uzupełnić to, co Joe powiedział, co ja powiedział. No dobrze, muszę powiedzieć, nie można zabrać tej odpowiedzialności z biegaczy. To znaczy, jeżeli jako uczestnik biorę udział i muszę być pewien, że ja wszystko zrobiłem, ale tak naprawdę to nie jest tak, że organizator będzie dbał o to, że ja jestem zdrowy. Trzeba być odpowiedzialnym. Trzeba
zgłosić się jako człowiek zdrowy i trzeba przejąć za to odpowiedzialność. To, co jest ważne w tym momencie, to żebyśmy też pewną prewencję zachowali. To znaczy, żebyśmy wcześniej uwrażliwili ludzi na to, że maraton to nie jest tak naprawdę to, co my nazywamy sobie tutaj w Niemczech stanią dla kucyków. Tak? To jest coś, do czego się trzeba bardzo dobrze przygotować wcześniej. To jest punkt drugi, to jest to badanie medyczne. Muszę być tak dobrze sprawdzony medycznie, że wiem, że mogę wystartować. Ale oczywiście są takie przypadki, to co ja też powiedział, to są takie przypadki, to nie są rzadkie przypadki, że niektórzy na przykład nie można stwierdzić pewnych chorób wcześniej. Są na przykład takie choroby serca, gdzie tak naprawdę to badanie ciężko może stwierdzić, że ktoś był chory. To jest to, co ja, o czym ja chcę powiedzieć, że nie da się tego uniknąć. Naprawdę, no po prostu tak jest. Jest pewien udział, pewien procent przypadków, które będą się zdarzały, ale wcześniej muszę sam siebie zapytać, czy ja zrobiłem wszystko, żeby to ryzyko przynajmniej zminimalizować. Na tyle, na ile to się uda. Ja jako organizator. Ale to myślę, że to jest jeszcze bardzo ważne. Jeszcze raz, czy możesz powtórzyć pytanie, bo ja zapomniałam, o co ty pytałeś właściwie. Tak, przepraszam, zagadałem się. Rzeczywiście ta liczba interwencji przez lata spada z roku na rok i też jak chodzi o zgłoszenie, to zintegrowaliśmy takie pytanie. Trzeba wypełnić kwestionariusz zdrowotny i na końcu dostaje się taką kwalifikację w systemie punktowym i albo trzeba iść do lekarza i odhaczyć te wszystkie punkty, albo dostaje się taki wolny start, czyli nie trzeba się już więcej badać. Rzeczywiście faktem jest to, że jak chodzi o interwencje ratunkowe, medyczne, to one spadają. No ale są takie sytuacje jak na przykład, nie wiem, upał, czy zimno, czy i zawsze musimy się sami zapytać też, czy rzeczywiście ta opieka medyczna jest taka, w zależności od warunków, jakie mamy, jaka jest potrzebna. Ale jak patrzę na trend, to widzę już rzeczywiście, że ta prewencja, którą wprowadziliśmy, ma jakieś skutki i nie robimy tego tylko online, ale robimy to też w ten sposób, że rzeczywiście zapraszamy do takich imprez, takie imprezy prewencyjne, gdzie zapraszamy lekarzy też, czasami też zapraszamy śmiesznych gości, którzy, na przykład sportowców, którzy nie są biegaczami, bokserów, na przykład wszystkich już mieliśmy, którzy po prostu opowiadają o tym, żeby też ten temat był trochę ciekawy. To nie ma nic bardziej smutnego niż posłuchanie naukowych tez, tak? Ludzie muszą mieć po prostu trochę radości z tym. I żeby w sposób taki radosny, ciekawy zająć się tym tematem. Dużo w jaki sposób szkolimy czy przygotowujemy samego biegacza, a pytanie mam albo do ciebie, albo do ciebie, Karsten. W jaki sposób wy zabezpieczacie trasę? Czy specjalnie szkolicie określoną ilość wolontariuszy? Czy macie określoną ilość patroli? Czy macie punkty medyczne? Jaka jest ilość tych punktów medycznych? Czy macie jakiś system? Czy to uzależniacie od tego, jakiej spodziewacie się pogody? Krótko mówiąc, jak wygląda taki ogólny plan zabezpieczenia tak dużej imprezy? Oczywiście to nie my jesteśmy tą osobą, czy tą stroną, która ostatnią decyzję podejmuje ostateczną, ponieważ u nas mamy taki urząd, który musi nam wydać zezwolenie. To jest u nas straż pożarna. Rzeczywiście mamy odpowiednie regulacje ustawowe. W Niemczech mamy coś takiego, że w ciągu 10 minut każdy punkt musi być osiągnięty przez ekipę ratunkową. Czy będzie to ratownik, czy to będzie lekarz w mieście. Tak naprawdę nigdzie nie jest się bezpieczniejszym niż na trasie maratonu, ponieważ tak dobrze jest ta sieć rozbudowana, że jeżeli masz, na przykład przeżywasz zawał serca we własnym domu, to jest dłużej niż 10 minut, zanim do ciebie lekarz przyjedzie. Także mamy taki program wolontariuszy, gdzie mamy około 2000 wolontariuszy. Oni nie są zobowiązani do tego, ale mają taką możliwość, żeby uczestniczyć w szkoleniu pierwszej pomocy co roku. Przed maratonem mamy takie szkolenia, zapraszamy naszych wolontariuszy. Oczywiście jest bardzo miłe takie szkolenie, w miłej atmosferze się odbywa. Oczywiście próbujemy też przyczynić się do tego w taki sposób, że nie tylko lekarze, którzy są na trasie maratonu, są osobami ratującymi, ale mamy też właśnie wolontariuszy, którzy w przypadku ciężkich sytuacji mogą właśnie tę pierwszą pomoc, tej pierwszej pomocy udzielić. Mamy też odpowiednią linię telefoniczną. To właśnie żadne koszty tutaj nie powstają. Tak, to jest właśnie ten program wolontariuszy. Tak to robimy.
Jeszcze może ja odpowiem, bo z jednej strony była to kwestia bezpieczeństwa, a z drugiej strony pytanie o zabezpieczenie medyczne i w sytuacjach kryzysowych, niebezpiecznych. Jak chodzi o bezpieczeństwo, to jest tak, że przez cały rok prowadzimy rozmowy z urzędami, z policją i oczywiście zastanawiamy się, jak ta trasa będzie wyglądać, wymieniamy się też i oczywiście też mówimy o swoich życzeniach, co byśmy chcieli, że na przykład chcielibyśmy na przykład też uwzględnić inne trasy i oczywiście Straż Pożarna też uczestniczy w tym, to jest jasne, ale mamy też taki klaster, który razem z urzędami, z policją udostępniamy, to znaczy ta trasa tak naprawdę jest podzielona na trzy kategorie, czy skrzyżowania są podzielone na trzy kategorie. Pierwsze to są duże skrzyżowania, gdzie policja mówi, tutaj my regulujemy te kwestie, kwestie zabezpieczenia, kwestie zamknięcia, ponieważ to jest bardzo duża interwencja, jak chodzi o ruch uliczny, ruch kołowy, już tutaj na przykład trzeba stworzyć objazdy. Jest to zadanie policji, tak? Ta pierwsza kategoria skrzyżowań razem z policją, razem ze Strażą Miejską Frankfurtu. Druga kategoria to właśnie bezpieczeństwo, które mamy na trasie, czyli firmy security, które zostały wyszkolone w zabezpieczaniu takich imprez. To jest mniej więcej połowa wszystkich posterunków. I trzecia kategoria tego bezpieczeństwa to pomocnicy, wolontariusze. Najczęściej ze związków, które w tej dzielnicy mają, związków sportowych, które mają w tej dzielnicy siedzibę, osoby, które zabezpieczają ten ruch lokalny, czyli na przykład jeżeli ktoś chce wyjechać z domu, tak, nagle i pojechać sobie z jakąś wizytą do sąsiada. Czyli ta koncepcja potrójnej kategoryzacji dobrze się sprawdza w zabezpieczeniu naszej trasy. Nie musimy płacić za interwencję policji, ale płacimy za te firmy security i płacimy związkom, czyli nie pojedynczym, poszczególnym pomocnikom, ale płacimy pewną kwotę związkom sportowym, jeśli, czy tym związkom, które nam pomagają, jeśli odpowiednią liczbę wolontariuszy nam udostępnią. Jak chodzi o zabezpieczenie medyczne, to trzeba powiedzieć, że u nas mamy, tak jak właśnie Karsten już opowiadał, mamy taką sytuację, że Straż Pożarna musi ocenić bezpieczeństwo, stan bezpieczeństwa. To, co musimy zrobić, to musimy rzeczywiście zrealizować. Tu nie możemy dyskutować, tu nie możemy powiedzieć, no dla nas to jest za dużo nagle, tylko to jest rzeczywiście zadaniem organizatora, żeby to zabezpieczyć. Mamy tutaj służbę medyczną, u nas to jest Czerwony Krzyż Niemiecki we Frankfurcie. Od pierwszego maratonu, od 1981 roku robimy to z Czerwonym Krzyżem i wymagania, wyzwania, które tutaj są, one rzeczywiście rosną z roku na rok, jak chodzi o zabezpieczenie medyczne. Przed 10 laty było to jeszcze takie normalne, że mieliśmy takich pomocników medycznych, to byli laicy i oni po prostu pracowali na tej trasie, to teraz rzeczywiście te wymagania są coraz większe, to znaczy coraz większą liczbę lekarzy musimy zabezpieczyć, albo asystentów, ratowników, a więc tutaj te wymagania wzrastają w ostatnich latach, rzeczywiście ze strony urzędu, który wydaje nam zezwolenie, czyli Straży Pożarnej w tej sytuacji, ale no rzeczywiście tutaj no impreza musi być bezpieczna i trzeba to zabezpieczyć jako organizator i trzeba powiedzieć, że musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo uczestnikom. Proszę Państwa, w związku z tym, że dzisiejsze spotkanie ma formę debaty, nie może być to tak, że tylko ja i Sebastian zadajemy te pytania. Prosimy Państwa o to, żeby zadać pytania naszym gościom. Dzień dobry, ja się przedstawię, Szyzdyk Jacek, Fundacja Prometeusz, Ratownictwo Medyczne. My zabezpieczamy w sezonie około 40 biegów na różne dystanse, również te biegi, które tutaj były wymienione, maratony, półmaratony. Mam pytanie do Pana. Mówił Pan, że ten czas dotarcia do poszkodowanego określiliście na 10 minut. Nas medyków interesuje, czy mówimy tutaj o standardzie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, gdzie poszkodowany ma pomoc już wykwalifikowanych służb ambulansu, farmakologii, defibrylacji. Czy mówimy tutaj o standardzie wolontariusza, który
ma wiedzę z BLS-u i zapewne albo ma AED, albo nie ma AED. Odchodząc od takich, drugie moje pytanie, chciałem się dowiedzieć, czy u Państwa w Niemczech macie taką funkcję jak dyrektor medyczny biegu? Myślę tutaj o lekarzu, który wielokrotnie pełnił taką funkcję na zabezpieczeniach medycznych biegów, ma doświadczenie w opiniowaniu, pisaniu planów medycznych i czy wtedy jest równorzędnym partnerem ten dyrektor medyczny dla organizatora? Myślę tutaj o tych sytuacjach zmiennych, których Państwo mówili, nagle wysokie temperatury lub niskie temperatury. To, co wiemy z naszego doświadczenia medyków, że może się przyczynić do zwiększonej ilości poszkodowanych. Jakby Państwo byli uprzejmi odpowiedzieć na te dwa pytania. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zanim to nastąpi, przepraszam, że przerwę, zboczyliśmy już na takie tematy medyczne, więc ja myślę, że podziękowałbym panu Piotrowi Długosielskiemu. Dziękujemy za jego prezentację, a zaprosiłbym, chyba że ma wiedzę medyczną, a zaprosiłbym tutaj pana doktora Roberta Gajdę, który reprezentuje, chciałoby się powiedzieć, naszą polską stronę i też oczywiście jest specjalistą w tych obszarach, w których teraz się poruszamy. I już możemy w tym momencie przechodzić do udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Panie doktorze, może najpierw tutaj, czy pan od razu w tym miejscu chciałby? Może, żebym najpierw powiedział to, co mam do powiedzenia, bo to by w dużym stopniu odpowiedziało na pytania, które mogą paść. To panie doktorze, to może tak, odpowiedź na pytanie, później pana wystąpienie, zapraszam tymczasem tutaj. Czyli do naszych gości niemieckich te były skierowane pytania, te dwa bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź. Ten czas reakcji 10 minut jest to przepis. Heska służba ratownicza tego wymaga, że jeżeli w Hesji jest taki przypadek, to akcja ratunkowa musi się, czy akcja ratunkowa musi dotrzeć w ciągu 10 minut do poszkodowanego. Przy maratonach nie ma różnicy. Jest tak zwany lekarz prowadzący po stronie niemieckiego Czerwonego Krzyża, który zna daną imprezę od wielu lat, z którym przeprowadzane są wcześniej rozmowy przygotowawcze, ale który nie jest częścią naszej organizacji. On po prostu jako szef lekarzy dowodzi akcją Czerwonego Krzyża i odpowiada za to, co dzieje się po stronie Czerwonego Krzyża, za koordynację, za określenie procedur, jakie służby medyczne będą wykonywały, jakie czynności. Określa również liczbę wolontariuszy, liczbę lekarzy i również odpowiada za te 10, za ten 10-minutowy czas dotarcia do poszkodowanego. Czerwony Krzyż u nas we Frankfurcie nie obsługuje maratonu przez na całej trasy naraz, tylko wiadomo, że makaron się przesuwa, czyli po dotarciu maratonu do 30 km, na 10 już się nic nie dzieje, więc po prostu służby są przesuwane wzdłuż trasy. Jednak Czerwony Krzyż z tym dyskutuje, zawsze się przed tym broni, ponieważ my chcemy, żeby cała trasa była zabezpieczana, natomiast oni wolą poruszanie się wzdłuż tej trasy, żeby móc utrzymać ten 10-minutowy czas reakcji. Nie ma bowiem sensu, że jeżeli maraton dociera do 40 km, żeby na kilometrze 5 jeszcze coś się działo ratowniczego. Więc po prostu to jest sposób pracy właśnie karatek czy
służb ratowniczych, że poruszają się one równo z maratonem, żeby zagwarantować ten szybki czas reakcji. Bardzo dziękujemy. Panie doktorze, zapraszam teraz, czy pan woli bezpośrednio, czy tutaj z mównicy. Wszystko jedno, przekazuję mikrofon. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tej bardzo ciekawej debaty. Proszę Państwa, ja mam do przedstawienia dla Państwa wykład, który był... Ja jestem lekarzem kardiologiem ze specjalizacją dodatkową w medycynie sportowej. Mówię tak na skróty, kardiolog sportowy. Chciałbym Państwu powiedzieć o doświadczeniach poradni, którą prowadzę, ale może parę słów wprowadzenia. Jak powiedziałem, dziękuję za zaproszenie, mogę tylko żałować, że mam 15 minut, bo ja bym chciał się nie odrywać od tego mikrofonu przez godzinę, ale jest 15 minut, postaram się, tak mi organizator dał, postaram się dużo nie przeciągać. Proszę Państwa, parę słów wyjaśnienia. Słowo prewencja. Prewencja może być pierwotna prewencja, kiedy uprawiamy zdrowy styl życia po to, żebyśmy nie zachorowali, ale pamiętajmy o tym, że w maratonach i w innych biegach uczestniczą zawodnicy, którzy trenują na co dzień jako prewencja w ramach prewencji wtórnej. I ta prewencja wtórna to są ludzie, którzy już przeszli zawały, którzy mają nadciśnienie, cukrzycę i inne choroby i wciągnęli się w bieganie jako zdrowy styl życia i stają do startu z wszystkimi tymi zdrowymi ludźmi. Można sobie wyobrazić, że prawdopodobieństwo zdarzenia jest inne u tych ludzi. W nawiązaniu do tego, co powiedzieli moi poprzednicy, istnieje w medycynie coś takiego jak nieunikniona rzadkość, takie powiedzenie, które mówi nam o tym, że gdybyśmy nie wiem ile badań przeszli, gdyby nie wiem jakie kliniki nas badały, a zbadałoby, te kliniki zbadałyby 100 tysięcy ludzi, to i tak ktoś umrze w biegu. Nie ma takiej metody, żeby wykluczyć, kompletnie wykluczyć zdarzenia medyczne. Jest też statystyka, która po prostu mówi, że 1 na 50 tysięcy maratończyków umiera. To, co będę Państwu mówił, to są doświadczenia mojej poradni. Ja myślę, że to jest taka pigułka polskiej medycyny sportowej i poradni medycznych, jakie mamy w Polsce, tego, co się dzieje u mnie. Ja prowadzę dużą przychodnię medyczną, Centrum Medyczne GuideMed. W jej ramach, w ramach tej poradni występuje, w ramach tego centrum jest poradnia medycyny sportowej, a Centrum Kardiologii Sportowej to jest jednostka, która jest jeszcze w ramach poradni medycyny sportowej. Centrum Kardiologii Sportowej jest jednostką wysokospecjalistyczną, która bada ludzi, bada sportowców, którym coś się przydarzyło, czyli a priori chorych albo po to, żeby zdiagnozować, czy są, czy nie są chorzy. Do poradni medycyny sportowej, którą prowadzę, przychodzi rocznie 2,5 tysiąca pacjentów, czyli średnio pacjentów sportowców, czyli średnio 10 na dzień, a do Centrum Kardiologii Sportowej jeden dziennie, bo to jest mniej więcej 250 osób na rok. Ale proszę mi wierzyć, że przez lata uzbierało się tego sporo. Przy czym z założenia, tak jak powiedziałam, do poradni medycyny sportowej przychodzą zdrowi sportowcy. Po co przychodzą? Po to, żeby zostać przebadanymi i uzyskać certyfikat dopuszczający do zawodów. Mówimy o wszystkich dyscyplinach. Nie mówimy w tej chwili o bieganiu, mówimy o wszystkich dyscyplinach sportu. Teraz tak. Czemu te 2,5 tysiąca osób rocznie przychodzi do mnie? Proszę Państwa, przychodzą, bo muszą, ponieważ nie zostaną dopuszczeni ani do treningów, ani do zawodów. Dodam jeszcze, że prowadzę przychodnię, która jest przychodnią, w której trzeba płacić za badania. Nie jest to finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I teraz jest, tak jak powiedziałem, 2,5 tysiąca ludzi, którzy przychodzą na badania, bo muszą, bo nie zostaną dopuszczeni. A proszę zobaczyć, ile z tego przychodzi do poradni medycyny sportowej, czyli tutaj, gdzie powinni przychodzić ludzie zdrowi po to, żeby się przebadać wstępnie,
żeby uzyskać dopuszczenie do zawodów. Jakie ilości zawodników przychodzą po to, żeby się zdrowych zawodników, po to, żeby się przebadać dla siebie, po prostu dla siebie, wtedy, kiedy... To są śmieszne ilości. To jest, proszę Państwa, w ciągu 3 lat 60 kilku zawodników było takich, którzy biegaczy, którzy przyszli, nic im nie dolegało, ale jak się okazało, tak naprawdę to 20 z nich biegało za granicą i musieli przyjść do mnie, żeby mieć certyfikat dopuszczający do startu w zawodach. Jaki jest tego wniosek? Wniosek jest z tego taki, że jeśli badanie dopuszczające do udziału w zawodach nie jest obowiązkowe i trzeba za nie zapłacić, sportowcy, w tym biegacze, tych badań po prostu nie wykonują w Polsce. Nie wiem, jak jest za granicą, ale w Polsce sportowcy badają się niechętnie. Proszę mi wybaczyć niektóre slajdy, że one są może śmieszne, jeśli chodzi o wiedzę, ale tak jak powiedziałem, to jest taki wykład adoptowany z lekarzy. Nie każdy lekarz wie, co to jest maraton, co to jest ultramaraton, co to jest półmaraton, co to jest bieg długi, że biegi długie zaczynają się tylko po prostu jako z definicji od 3 kilometrów w górę. To taka inna też, a propos słownictwa, biegają w maratonach, w biegach długich, biegają zawodowcy, wyczynowcy, amatorzy. Zawodowcy niby żyją ze sportu. Niewielu w Polsce biegaczy żyje tylko ze sportu. Wyczynowcy trenują podobnie, ale nie mają z tego pieniędzy. A amatorzy uprawiają sport rekreacyjnie dla zdrowia. To jest większość ludzi, którzy bierze udział w biegach. I z założenia nie powinni startować w zawodach. No ale przecież dzisiejsza debata jest właśnie o tym, że startują w zawodach. Bo bieg, każdy maraton czy każdy bieg organizowany, o którym tutaj mówiliśmy, to jest po prostu nic innego jak zawody. Kto przychodzi do Centrum Kardiologii Sportowej, tej jednostki wysokospecjalistycznej? Przychodzą ludzie z problemami, tacy, którzy zostali zdyskwalifikowani przez innych lekarzy, którym spadła wydolność nagle w sposób nieoczekiwany i nie osiągają wyników, które kiedyś osiągali, czy też pojawiły się jakieś niepokojące objawy. Ale też przyjeżdżają do mnie ludzie dlatego, że wiedzą, że u nas robimy próby wysiłkowe do odmowy. To jest dość ważne, bo sportowcy nie mają zaufania do lekarzy nawet z tego powodu, że przychodzą na próbę wysiłkową i lekarz przerywa im próbę wysiłkową na poziomie truchtu. Po prostu lekarze są przyzwyczajeni do kompletnie innych pacjentów. Kiedy przychodzi biegacz, który biega, nie wiem, maraton w 2:20, i dla niego bieg po 3:30 na kilometr jest normalnym biegiem. Dla lekarza to jest szaleństwo. W ogóle boi się właściwie, żeby sprzętu mu nie zepsuł. Więc są problemy z badaniem sportowców. Poza tym u nas można tych badań zrobić naprawdę dużo. Bez wątpienia też to, że przyjeżdżają do mnie sportowcy, wynika też z tego, że ja jestem nadal czynnym biegaczem. Kiedyś biegałem dużo szybciej. Jestem średniodystansowcem. Kiedyś biegałem szybciej. W 87 Wszeged nabiegałem 2:33, ten wynik jest do dziś rekordem Polski medyków, ale co ciekawe, tak wracając do tego, co mówił Jacek wcześniej w Szoła, w tym biegu w 87 roku to był międzynarodowy bieg przyjaźni, jeszcze czasy Związku Radzieckiego, w tym biegu biegło z całej Europy 167 biegaczy. Ja zająłem w tym biegu 37 miejsce. To tak a propos masowości biegów, jaka była wówczas, jaka jest dzisiaj. No dzisiaj biegam już znacznie wolniej, ale w tych swoich kategoriach wiekowych gdzieś tam się ciągle jeszcze liczę już w kategoriach masters. Ale to zachęca biegaczy, żeby przyjeżdżać do mnie na badania. Tak jak powiedziałam, z różnych powodów przyjeżdżają. Przyjeżdżają też, proszę Państwa, aż trudno uwierzyć, bardzo dużo pacjentów dzisiaj przyjeżdża do mnie do diagnostyki z powodu nieprawidłowości wskazań pulsometrów. Zresztą bardzo, bardzo zalecam bieganie z pulsometrami. Jestem ich gorącym zwolennikiem. I tych pacjentów było na tyle dużo, że nawet powstała praca w takim zespole 3 osób, pana profesora Drygasa, pani profesor Biernacki z Instytutu Kardiologii i mojej osoby w Scandinavia Journal for Sport Medicine opublikowana na temat właśnie przydatności tudzież nieprzydatności pulsometrów w ocenie zaburzeń rytmu serca. Pokazuję tego ultramaratończyka, bo to był jeden z nielicznych ludzi, który przyszedł do nas, będąc zdrowy, po prostu przyszedł się sprawdzić. Nic nie wyszło u niego, to jest utytułowany zawodnik, jedyny zwycięzca spartatlonu z Polaków, rekordzista Polski w biegu na 12 godzin. Przebadaliśmy go bardzo dokładnie, on w tym roku wygrał Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym. Zrobiliśmy mu całą masę, ja przepraszam, tłumaczę, wiem, że mówię szybko.
ale tak jak powiedziałem, to był wykład półgodzinny dla lekarzy, musimy zrobić z niego 15-minutowy. Ten Andrzej miał, Radzikowski miał zrobiony kupę badań, EKG, echo, rezonans magnetyczny i wiele, wiele badań powtarzanych trzykrotnie przed biegiem, po biegu i 2 tygodnie po biegu. 24-godzinnym, gdzie nabiegał 258 km. Wszystkie wyniki miał prawidłowe. I przed biegiem, i po biegu, i 14 dni po biegu. Proszę Państwa, no jak zminimalizować udział zdarzeń sercowych w biegach długich? No są dwie możliwości. Albo zapobiegać wcześniej, czyli badać się wcześniej, czyli powinni startować ludzie, którzy są stosunkowo względnie mało narażeni. No a druga sprawa to roztoczyć tych biegaczy z stosowną opieką. Ja oczywiście o tym w ogóle nie będę mówił, bo o tym mówili moi poprzednicy i pewnie jeszcze dzisiaj będzie sporo mowy. Ja tylko ja mówię, proszę Państwa, o tym jak zapobiegać poprzez badanie się. W Paryżu trzeba mieć certyfikat. Bada lekarz, podbija, zawodnik przeszedł badanie. We Włoszech trzeba mieć certyfikat dostępu. Bada lekarz, podbija się, podpisuje się, że zbadał zawodnika. Zawodnik startuje, nie ma certyfikatu, nie wystartuje. W Polsce mamy małymi literkami na dole napisane taką formułkę, która występuje wszędzie, gdzie zawodnik oświadcza, że jest zdolny i nie są znane żadne choroby. I tak to jest w tej chwili u nas i akceptuje wszelkie warunki. Także jest to jakaś różnica. W 2014 roku Biegnij Warszawo przed biegiem zorganizowało badania medyczne. Ja te badania z moją ekipą przeprowadzałem, kompletnie bezpłatne, dostępne w Centrum Warszawy w Pałacu Kultury. Wywiad, pomiar ciśnienia, EKG od razu odczytywane drogą mailową. Proszę Państwa, wtedy w tym biegu wziął pewnie udział około, no nie wiem, między 13 a 15 tysięcy pacjentów, przepraszam, sportowców, tak jak zwykle w Biegnij Warszawo, a my żeśmy przebadali, do nas zgłosiło się 100 parę osób, czyli mimo tego, że te badania były bezpłatne i dostępne, to bardzo mało osób zgłosiło się na te badania, zgłosił się niecały 1% osób biegnących. No, nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej świadomości u nas, żeby się badać. A może nie ma się gdzie badać? No jest się gdzie badać, ja tak rzuciłem tylko to, że tutaj dam przykład grupy LuxMed, brałem udział w opracowaniu, można u nich przejść badania i dostaje się certyfikat, że nie stwierdzono badań kardiologicznych do amatorskiego uprawiania sportu wymagającego wysiłku fizycznego lub stwierdzono. Można coś takiego otrzymać w LuxMedzie po przejściu stosownych badań, albo te badania są takie typowe, które są akceptowalne i cenowo i w ilości, albo no są niesamowicie rozbudowane, gdzie koszt tego badania pewnie kosztuje, nie wiem ile kosztuje, ale pewnie w granicach 1500 zł, nawet z konsultacją profesorską. Nie wiem, kto korzysta z tych badań, ja tylko pokazuję, że to nie jest tak, że się nie można w Polsce zbadać. No można się zbadać, LuxMed i moja przekonania są takim przykładem, ale jak Państwo widzieliście, no tłoków nie ma. To nie jest tak, że się trzeba zapisywać miesiące wcześniej. Proszę Państwa, w tym roku miałem 8 warsztatów ze sportowcami. Byłem zapraszany 8-krotnie jako lekarz, kardiolog sportowy, biegacz na przeróżne spotkania. Polska Biega, Festiwal Biegowy w Krynicy, przez największe portale. 8 razy, i dlaczego 8 razy? To jest dużo, bo to jest prawie co miesiąc. A dlatego, że w tym roku było wyjątkowo dużo zgonów. I ilość moich spotkań ze sportowcami jest wprost proporcjonalna do ilości zgonów na trasach biegowych. Natomiast w żaden sposób to się nie przekłada na ilość badań profilaktycznych, czyli na ilość osób, które przychodzą po to, żeby zostali przebadani przed biegiem. Kto umiera w maratonie? No w maratonie umiera najczęściej 41-letni mężczyzna, 1,6 km przed metą, który biegł po raz pierwszy bez przygotowania treningowego, wcześniej palący papierosy, z otyłością i zgonami w rodzinie w młodym wieku. No. To tak jest w maratonie, w każdym biegu jest pewnie trochę inaczej, bo w zależności od dystansu. No, przecież rzeczą jest oczywistą, że nie wykluczymy od razu tych zawodników. To jest statystyka, która mówi, kto umiera najczęściej w maratonie. Co możemy zrobić? No, może powinniśmy wprowadzić certyfikaty. Czy takie same dla ultramaratończyków, jak i dla innych biegaczy, bo przecież biegi długie to jest od 3 do 2-godzinnych biegów. No i realnie, co można zrobić? To
To jest taka moja propozycja, moja sugestia, którą wygłosiłem zresztą na tym wykładzie dla lekarzy, że moim zdaniem powinny być jednak certyfikaty dopuszczające, które funkcjonują za granicą. Dla wszystkich biegów powinny być one takie same, czy to jest od 3 do 48 godzin bieg, że powinien być ustalony jakiś minimalny zakres badań, gdzie powinno to być badanie lekarskie i EKG. Trochę inaczej w przypadku prewencji wtórnej, czyli pacjentów, którzy są już chorzy. Takie zaświadczenie powinien w moim przekonaniu podpisać albo kardiolog, albo lekarz rodzinny, albo lekarz z certyfikatem PTMS Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, ale zawsze EKG powinno być opisane przez kardiologa. W przypadku pacjentów w prewencji wtórnej, czyli z tych obciążeniami, ta diagnostyka powinna być przeprowadzona już przez lekarza sportowego czy kardiologa i wydawanie certyfikatów powinno być dużo bardziej ostrożne, bo tak jak tu na dole jest napisane, w maratonie, bo udział w maratonie nie jest elementem zdrowego stylu życia ani wtórnej prewencji kardiologicznej. Natomiast trening do maratonu jak najbardziej. Trening jak najbardziej, sam udział już niekoniecznie. Czego boją się organizatorzy? No może tego, że jak się wprowadzi certyfikaty, to spadnie liczba biegających w ogóle, bo nie będzie ich stać na wykonanie tych badań. No ale czy nie boją się zdarzeń sercowo-naczyniowych? Na pewno się boją. Takie zaświadczenie starczyłoby na rok. Nie wiemy. Tak naprawdę może organizatorzy z utęsknieniem czekają na jednolite prawne uregulowanie tego problemu w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dr Robert Gajda, zwolennik certyfikatów. Może jest to jakieś rozwiązanie, pewnie będzie okazja, żeby zapytać o to naszych gości z Niemiec, ale to za moment. A teraz poprosilibyśmy o głos Roberta Sowińskiego. Zapraszamy, panie Robercie. I potem jeszcze pan Jacek Szyzdek i przejdziemy do dyskusji. Może ja w międzyczasie wprowadzę w temat zabezpieczenia medycznego i za chwilę poproszę kolegę o przedstawienie prezentacji. Jeszcze raz się przedstawię. Szyzdek Jacek, Fundacja Prometeusz, Ratownictwo Medyczne. Trochę o historii. Skąd temat zabezpieczenia medycznego? Myślę, że rok 2012 i euro, które przybyło do Polski, otworzyło nam oczy, myślę, nam, zawodom ratowniczym, lekarzom medycyny ratunkowej, ratownikom i pielęgniarzom, jak to zabezpieczenie powinno wyglądać. Te wymogi, które były na euro, no były bardzo wysokie, natomiast jakość zabezpieczeń medycznych nasza była bardzo dramatycznie zła. I to pokazało no, tą przepaść, która była. Rok 2012, trochę też powiem z historii, to dopiero pierwsze rozporządzenie dotyczące minimalnego zabezpieczenia imprez masowych i imprez biegowych. Do tej pory nie było unormowania prawnego dotyczącego co, ile i w jakim zakresie ma być w zabezpieczeniu medycznym. Notabene w tym rozporządzeniu, słuchaliśmy z ciekawością, co goście mówili, że ta pomoc medyczna jest u was określona prawnie do 10 minut. W tym rozporządzeniu minimalnym niestety minister zdrowia nie określa tej pomocy, w jakim czasie ta pomoc ma przybyć. Kiedyś przybędzie. I na tym się opieramy i taka jest sytuacja prawna, więc kwestia organizatorów, jak do tego odpowiedzialnie podejdą. Trochę jeszcze o fundacji, skąd w ogóle nicy, przedziały czasowe, to najlepszy ratownik, maraton 2:20 parę do 4 godziny, krótkie biegi, jak również sytuacja zawodowa, odreagowanie ciężkiej pracy na pierwszej linii frontu w ratownictwie powoduje, że ludzie wyjeżdżają również za granicę i tam przywożą te zupełnie inne obrazy zabezpieczenia medycznego. Chcieliśmy, żeby to było na bardzo dobrym poziomie. Nie będzie truizmem. Pierwszym rzeczą w zabezpieczeniu medycznym to zasoby ludzkie i ludzie. Pozyskaliśmy lekarzy, ratowników medycznych i inny personel, którzy w tej grupie są zaangażowani, mają niesamowitą wiedzę i przede wszystkim doświadczenie kilkunastu, kilkudziesięciu biegów. To daje możliwość oceny w bardzo krótkim czasie naszego biegacza, pacjenta. Wspomnę też o konsorcjum, przede wszystkim sprzęt. W ratownictwie w tej chwili jesteśmy na bardzo wysokim poziomie wyposażenia technologicznego, stąd jesteśmy w konsorcjum z Państwową Stacją Pogotowia
śmiem twierdzić, najlepszą w Polsce, Siedlcach. To jest pogotowie, które zabezpiecza między innymi Tour de Pologne, Langa i wiele innych imprez. Stąd mamy nowoczesne karetki, urządzenia do mechanicznego masażu, klatki piersiowe i inne rzeczy, które Robert za chwilę będzie mówił. Co my chcemy wprowadzić w 2018? No właśnie tą ankietę zdrowotną elektroniczną, o której nasi goście z Niemiec mówią. Uważamy, że na biegach, których będziemy zabezpieczać, ta ankieta musi się pojawić, żeby ten biegacz chociaż odpowiedział na parę pytań i zobaczył, czy warto, żeby poszedł do lekarza, czy nie, bo nie zmusimy wszystkim to, co mój przedmówca mówił. Na temat zabezpieczenia biegów bardzo proszę o zabranie głosu wiceprezesa fundacji, lekarza, specjalistę medycyny ratunkowej, ordynatora SOR-u Roberta Sowińskiego. Dziękuję. Witam Państwa. Mógłbym o zabezpieczeniu mówić przez godzinę, dwie, natomiast wiem, że to nie jest ten moment, więc naprawdę postaram się to w kilka minut przedstawić, może lakonicznie, ale takie punkty, które uważam za najważniejsze, które by opisywały, co fundacja sądzi o zabezpieczeniu i co jest najistotniejsze naszym zdaniem. Czyli ogólnie sedno i zasoby ludzkie, sprzętowe, które używamy. Przygotowując się do zabezpieczenia biegu, zawsze stawiamy sobie pytanie, dana dystans, ilość biegaczy, rodzaj trasy, ile spodziewamy się zdarzeń, które może teoretycznie wystąpić w jednej chwili, ile osób będziemy musieli przewieźć do punktu medycznego, ile osób będzie trzeba zawieźć do szpitala i ile to może być osób w ciągu jednej godziny, bo tak naprawdę to determinuje, jak szybko jesteśmy w stanie dotrzeć do potrzebującego i czy jesteśmy w stanie być skuteczni. Również staramy się przewidzieć zdarzenia masowe, czy wypadek, terrorystyczne zdarzenia. Również na to mamy procedury, żeby w razie takiej konieczności umieć zareagować, żeby nie było paniki, żeby nie było bałaganu. Bardzo, bardzo tak szacunkowe prawdopodobieństwo, że spodziewamy się około jeden biegacz na 200 tysięcy, nie mówię o maratończykach, tylko w ogóle o biegaczach, że spodziewamy się, że będzie zatrzymanie krążenia, że do szpitala, do OIOM-u trafi jeden na 100 tysięcy biegających, do SOR-u jeden na 1000 osób, a do naszego punktu medycznego mniej więcej jedna osoba na 100 uczestniczących. Oczywiście znaczenie ma bardzo duże, długość dystansu ma znaczenie, temperatura jaka jest, to jacy biegacze biegą, czy zawodowcy, czy amatorzy i oczywiście to są bardzo, bardzo szacunkowe dane. Zawsze przygotowując się do zabezpieczenia musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, czyli po pierwsze począwszy od wizerunku, czyli ubiór, sprzęt, empatia, zachowanie się ratowników, czyli odpowiedni dobór kadr. Drugą sprawą to jest bezpieczeństwo, czyli musimy dbać o to, żebyśmy mieli zawodowców po prostu, a nie przypadkowe osoby, najlepiej ludźmi z doświadczeniem, którzy wielokrotnie zabezpieczają biegi, a nie, żeby to nie była ich pierwsza przygoda. No i trzecia sprawa to są oczywiście koszty, żeby zrobić to racjonalnie i bez potrzeby nie wydawać pieniędzy, ale też i nie oszczędzać za bardzo na bezpieczeństwie. To, co mówiłem, wizerunek to jest pierwsze spojrzenie, to, co budzi zaufanie, to jest kontakt z biegaczem, kontakt z organizatorem. To, co jest ważniejsze, to jest to, ile biegacz będzie czekał na przybycie służb ratowniczych, ile będzie czekał na transport z trasy, na przewiezienie z punktu medycznego do szpitala. Dokumentacja medyczna, bo w razie zdarzenia rodziny, organizatorzy oczekują od nas konkretnych informacji, szybko. I to wszystko buduje pewien wizerunek organizacji, wizerunek zabezpieczenia. Jeżeli o to wszystko się dba, to łatwiej się po prostu pracuje. Bezpieczeństwo. Proszę Państwa, jeżeli dochodzi do zatrzymania krążenia, to mamy tak naprawdę 5 minut do tego, żeby dać szansę człowiekowi na powrót do życia. W tym czasie musimy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej. Jeżeli tego nie zrobimy, to jego szanse spadają bardzo dramatycznie. I mówię tylko o uciskaniu klatki piersiowej. I nie możemy liczyć na to, że zawsze znajdzie się ktoś przypadkowy, jakiś świadek zdarzenia, który zacznie udzielać pomocy. To jest nasz obowiązek zabezpieczenia medycznego, żeby w te 5 minut w każde miejsce trasy dotrzeć i udzielić tej pomocy.
Natomiast samo uciskanie klatki piersiowej życia nie ratuje. Ratuje najczęściej defibrylator i uciskanie klatki piersiowej kupuje czas po to, żebyśmy zdążyli dowieźć sprzęt do tego biegacza i udzielić mu właściwej pomocy. Korzystamy ze sprzętu nowoczesnego, to co jest normalnie w ratownictwie, czyli analizator parametrów krytycznych, czyli to jest taka maszyna, która po pobraniu krwi w punkcie medycznym daje nam odpowiedź w ciągu kilkudziesięciu sekund na temat podstawowych zaburzeń, które mogą być we krwi na skutek biegu, daje nam odpowiedź, czy ten człowiek wymaga gdzieś transportu dalej, czy nie. Nie jest to tania rzecz, ale bardzo, bardzo przydatna i znacząco podnosi bezpieczeństwo. Bardzo istotną sprawą jest łączność. Bez łączności nie ma zabezpieczenia. Więc to jest też bardzo ważny punkt, bardzo ważny element naszego zabezpieczenia, łączność cyfrowa z każdym człowiekiem, który bierze udział w zabezpieczeniu. Transmisja EKG do ośrodków kardiologicznych, gdzie kardiolog podejmuje decyzję de facto, czy przewieźć pacjenta natychmiast trzeba do ośrodka inwazyjnego, gdzie się mu robi od razu zabieg, czy nie. Wykorzystanie urządzeń do mechanicznego uciskania klatki piersiowej, bo tak naprawdę tylko to urządzenie pozwala nam w trakcie reanimacji przewieźć bezpiecznie człowieka do szpitala i dać mu szansę, żeby jednak przewrócić mu krążenie. Z czego składa się zabezpieczenie tak bardzo ogólnie nasze? Zaczynając od góry, sztab zabezpieczenia, dyrektor medyczny, który jest zawsze specjalista medycyny ratunkowej, z tego względu, że ilość wezwań i ilość zdarzeń czasami przypomina zdarzenie mnogie, katastrofę i to musi być lekarz, który potrafi poruszać się w takich sytuacjach ekstremalnych, kiedy jest bardzo dużo wezwań, trzeba podjąć błyskawicznie dużo decyzji odnośnie tego, komu udzielać pomocy, gdzie wysyłać jakie karetki i lekarz medycyny ratunkowej ma do tego największe kwalifikacje. W sztabie też jest koordynator całego biegu. Zwykle jest to ratownik medyczny, który zajmuje się dogrywaniem różnych spraw technicznych. I CPR, czyli Centrum Powiadamiania i dyspozytorzy, którzy przyjmują wyzwania. Kolejnym elementem są patrole mobilne. Ustawianie wielu karetek na trasie nie rozwiązuje problemu dotarcia do człowieka. Dlaczego? 99% wezwań to są do zawodników, którzy upadli ze zmęczenia i którym tak naprawdę nic się nie dzieje. Do każdego z nich wysyłanie zespołu dwu-, trzyosobowego to jest bardzo duża liczba ambulansów i angażowanie bardzo dużej liczby osób, jak się okazuje, niepotrzebnie. Dużo ekonomiczniej i bezpieczniej jest wysyłać jednoosobowy patrol, tak wyposażony prawie, że jak karetka, nie mają noszy tylko, ale takie pojazdy mobilne docierają dużo szybciej, w razie zagrożenia życia są w stanie udzielić od razu certyfikowanej pomocy na najwyższym poziomie, a jednocześnie nie angażują aż tylu ratowników naraz do każdego zdarzenia. Kolejną sprawą jest strefa mety, czyli w rejonie mety ustawiamy taki filtr z ratowników, którzy nie dysponują sprzętem, ale przede wszystkim oczami i oni wyłapują wszystkich przebiegających, którzy potencjalnie mogą wymagać pomocy. Oni są natychmiast skierowani do punktu triażowego, gdzie są poddani obserwacji 3-5-minutowe, ile trzeba. I kiedy mamy pewność, że można go puścić dalej, ta osoba po prostu może się oddalić. Natomiast jeżeli jest jakiś problem medyczny, to ona już jest pod opieką. Nie musimy po prostu ich szukać potem po całym miasteczku, w strefie szatni, w strefie medalowej. My ich mamy już zgromadzonych w jednym miejscu. To nam znacznie ułatwia pracę. I punkt medyczny, który jest wyposażony tak jak mały szpital polowy, w którym po prostu gromadzimy osoby, które wymagają po prostu bardziej zaawansowanych interwencji medycznych. Przed każdym biegiem zawsze przeprowadzamy odprawę spośród wszystkich ratowników, którzy zabezpieczają bieg. Nasz opis zabezpieczenia to nie jest kartka czy dwie, tylko to jest wręcz książka opisująca dokładnie procedury postępowania w różnych sytuacjach, szczegółowo opisująca całe zabezpieczenie. I każdy z uczestniczących w zabezpieczeniu ma obowiązek z tym się zapoznać. Oprócz tego na odprawie wyjaśniamy dodatkowe kwestie, problemy, które wyniknęły, żeby mieć pewność, że każdy doskonale wie, jak ma wyglądać zabezpieczenie. Dyspozytornia, tak jak mówiłem, w zależności od biegu to jest od 2 do 4 dyspozytorów, ponieważ czasami w ciągu
pół godziny potrafi być kilkadziesiąt wezwań, kilkadziesiąt. To jest, musi być zaangażowanych w to kilka osób. Pod jeden numer telefonu mamy podpięte 3-4 aparaty, żeby nie było długiego oczekiwania na wezwanie. Oprócz tego dyspozytorzy muszą prowadzić korespondencję z ratownikami, z karetkami, z patrolami mobilnymi, dlatego potrzeba aż tyle osób. Żeby ułatwić im pracę, to co jest po prawej stronie, fragment tam laptopa z mapą, każdy ma z naszych ratowników, ma z każdych elementów czy zabezpieczenia, czy karetka, czy patrol mobilny, ma urządzenie GPS pozycjonujące aktualną ich pozycję, w którym miejscu są na trasie. To znacznie ułatwia pracę dyspozytorom i dysponowanie tego, kto jest akurat najbliżej zdarzenia. I teraz taki patrol mobilny, to co mówiłem, mała karetka. Tu jest przykład akurat hulajnoga. Ona ma zasięg prawie 30 km, prędkość 30 km na godzinę. Ona się może bezpiecznie poruszać wśród biegaczy, nie stanowi zagrożenia. I ona jest wyposażona w defibrylator, w tlen, w leki. Ten jeden ratownik jest w stanie rozpocząć reanimację zgodnie ze standardem europejskim praktycznie od razu. I przykłady takie. Na rowerze podobne wyposażenie, czyli też poruszają się wśród zawodników. Ta sama hulajnoga w czasie pracy. Na dłuższe dystanse wykorzystywane motory, skutery, również pełnym wyposażeniem, jak mała karetka, które patrolują całą trasę. Szczególnie to jest wykorzystywane przy długich dystansach. W trudnym terenie, kiedy spodziewamy się, że może być problem z dojazdem, wykorzystujemy kłady. Mamy też kłady, które mają takie terenowe przyczepy do scholowania z bardzo ekstremalnych tras, bo jak zabezpieczamy ultramaraton w górach na przykład, gdzie nie ma szans, żeby karetka dojeżdżała, to tylko taki sprzęt może dojechać albo motor enduro i nic poza tym. Prowadziliśmy coś takiego, jak nazywamy to roboczo car doctor, czyli malutki samochodzik napakowany sprzętem, który dojeżdża do pomocy, jeżeli dzieje się coś poważnego. Każdy ratownik może wezwać lekarza, który dojeżdża na trasę i przejmuje całą akcję resuscytacyjną. To, co mówiłem, strefa mety, czyli rozstawieni w strefie mety ratownicy, którzy stanowią pewnego rodzaju filtr wyłapujący osoby potencjalnie zagrożone. Wykorzystujemy Melex czasami przy dużych imprezach, który może zbierać osoby, które upadły przed metą do kilkuset metrów i nie ma potrzeby wtedy noszenia ich na płachtach dramatycznych scen, tylko po prostu są przywożeni Melexem bezpośrednio do punktu triażowego. I strefa mety, która właśnie pracuje w ten sposób, że to co powiedziałem, oni nie mają sprzętu, mają oczy, uszy, mają reagować, punkt triażowy znajduje się zwykle do 20-30 metrów od nich. Mają dostarczyć te osoby przy wykorzystaniu na przykład wózków inwalidzkich, desek do strefy triażu, gdzie dopiero zajmują się nimi ratownicy. Tak wygląda strefa triażu. W ten sposób lub w ten sposób, jeżeli jest zimniej, jest gorsza pogoda, tam gromadzimy osoby, których wymagają chwili obserwacji, zdecydowania, czy odsyłamy ich do domu, czy udzielamy dalej pomocy. Punkt czerwony, najczęściej mamy to ogrzewany taki namiot dmuchany, gdzie znajdują się w zależności od potrzeb 4-8 stanowisk, to można rozbudować. Sprzęt przygotowany do udzielania profesjonalnej pomocy, defibrylator, respirator, analizator parametrów krytycznych, o których mówiłem i zabezpieczenie przykładowe takiego biegu na 40 km, gdzie nie spodziewamy się jakichś ekstremalnych sytuacji, wygląda mniej więcej w ten sposób. 12 tysięcy biegaczy, to jest 80 medyków do udzielenia pomocy. 23 pojazdy, mam na myśli zarówno karetki, rowery, motory, wszystko, 23 pojazdy. I to, co jest najważniejsze, 11 respiratorów, 19 defibrylatorów, po to, żeby zapewnić w każdej sytuacji dla każdego ten czas dotarcia, o którym mówiłem na początku. I paradoksalnie, im mniejszy bieg, tym zabezpieczenie jest droższe. Dlatego, że pewne elementy jak strefa triażu, strefa mety, punkt czerwony trzeba rozwinąć niezależnie, czy my zabezpieczamy 2000 osób, czy 20 tysięcy osób. Więc im większy bieg, im więcej uczestników, to cena w przeliczeniu na jednego uczestnika tak naprawdę spada, bo my już nie musimy tego podwajać. 20 tysięcy uczestników nie znaczy razy dwa, bo wystarczy dołożyć 10-15% i my wiemy, że my sobie poradzimy.
Tu się troszkę pochwalę, otrzymaliśmy od ministra nagrodę właśnie za filozofię i sposób zabezpieczenia takich biegów certyfikowanych, przepraszam, za zabezpieczenia biegów długodystansowych. I problem, z którym się borykamy bardzo mocno, który w Polsce jest nierozwiązany. Kończymy etap zabezpieczenia w miejscu biegu, jeżeli trzeba przetransportować człowieka do szpitala. To jest obraz z jednego z SOR-ów warszawskich, jak to wygląda. Karetka, która transportuje człowieka z obszaru biegu do szpitala, ginie nam na 20 minut, pół godziny. Natomiast 80% zdarzeń na biegu dzieje się w ciągu pół godziny tak naprawdę. To jest takie gorące pół godziny, gdzie mamy co kilkadziesiąt sekund zdarzenie, co kilkadziesiąt sekund wezwanie. I tego nie potrafimy przeskoczyć, stąd jest potrzebna zawsze troszkę więcej karetek i zawsze z tym się musimy liczyć. Tego niestety nie potrafimy rozwiązać. I wtedy musimy korzystać z pomocy Państwowej Służby Zdrowia i wzywać jeszcze karetki z systemu z takich właśnie powodów. Jeżeli jakieś pytania... Proszę Państwa, zerkam na salę, czy są pytania. Ja może jedno zdanie refleksji. Ja myślę, że jak to wszystko zobaczyliśmy, to możemy być spokojni o to, że my jako organizatorzy zabezpieczymy biegi dobrze i to, co powiedzieli nasi goście z Niemiec, że chyba bardziej bezpiecznym niż na trasie biegowej być nie można i sądzę, że bardzo dużo zależy od świadomości biegaczy, na tym powinniśmy się skoncentrować. To jest dziś bardzo istotny element i to jest chyba podstawa do tego, abyśmy tych interwencji w trakcie biegów mieli jak najmniej. Proszę Państwa, tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o zabezpieczenie medyczne. Robert Sowiński był naszym ostatnim prelegentem w tej materii, ale to jest ten moment. Dziękujemy bardzo za wystąpienie, żeby rozpocząć dyskusję na temat pierwszej części panelu, niekoniecznie na tematy medyczne. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to do naszych gości z kraju, z zagranicy, proszę bardzo, Adam Klein, bieganie.pl. Dzień dobry, witam, Adam Klein. Klein. Nazwisko niemieckie, ale nie mówię po niemiecku, także bardzo przepraszam. Jestem zaskoczony tą małą liczbą interwencji czy problemów medycznych, jakie macie u siebie, panowie. Albo to jest tak, że wy czegoś nie wyłapujecie, albo to jest jakiś nasz polski syndrom, bo w tym momencie, w minionym roku, no rok się jeszcze nie skończył, ale raczej już nie będzie prawdopodobnie dużych biegów, gdzie moglibyśmy mieć jakieś przypadki śmiertelne, na każdym z trzech dużych polskich maratonów, gdzie było, to nie są tak duże maratony jak maraton w Berlinie, ale to około 6-7 tysięcy biegaczy. Mieliśmy, jak każdym z nich był jeden przypadek śmiertelny. W 2013 na biegu na 10 tysięcy metrów, w 2015 kolejny bieg na 10 tysięcy metrów. Po drodze naprawdę, mimo że jestem osobą, która promuje bieganie i stara się, żeby, bo jestem absolutnie przekonany, że bieganie jest znakomitym środkiem prewencyjnym, pomagającym długofalowo w podnoszeniu poziomu zdrowia. Niestety to, co patrzę, co się dzieje na naszych biegach, to jest, no, jestem trochę, słowo przerażony jest przesadą, ale jestem oczywiście trochę przestraszony tym, co się dzieje. I teraz zastanawiam się, co możemy zrobić. Proszę się nie obraźcie, ale słuchając was, miałem wrażenie, że wy może z jakiegoś powodu, nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć dlaczego, ale nie czujecie tej presji, którą ja czuję w tym momencie, mimo że nie zajmuję się medycyną, na podniesienie tego standardu zabezpieczenia medycznego. Uważam, że my jako środowisko tutaj skupione w sali, tak naprawdę głównie jednak siedzące w tym bieganiu, powinniśmy zastanowić się, jakie standardy zabezpieczenia medycznego powinniśmy zaproponować, dlatego że i być może jakąś hierarchizację tego zrobić, bo to, co w tym momencie jest, nie sprawdza się. Ja patrząc jeszcze tutaj, Piotrek Długosielski uciekł i w ogóle Marta, a nie, jest tam. To, co Piotrek, bo Piotr, można rozumieć, mieć też, może to nie jest pytanie, to jest komentarz do Piotrka tych wymogów European Athletics. Ja w trakcie rozmowy, tutaj w trakcie tego wykładu przyjrzałem się tym wymogom, zobaczyłem, że tam jest ten wymóg, że musi być dyrektor medyczny w ramach struktury biegu. W biegu w Hanowerze, jak rozumiem, ten dyrektor, ten lekarz główny nie jest dyrektorem w tej strukturze, w związku z czym hanowerski maraton nie podpada pod wasze to, czy jest za słaby. Żartuję, ale chodzi mi o to, że patrząc na te wasze kryteria, one się zupełnie nie mają do realiów, dlatego że
Nawet patrząc na te biegi tutaj, które trzy były wymienione w Polsce, to jest fikcja tak naprawdę to, że te biegi pięciogwiazdkowe mają jakiegoś dyrektora, bo ja wiem, jak to wyglądało. Więc chodzi mi o to, że albo wy się przyłożycie naprawdę do tego, żeby to było sensownie zrobione, albo nie róbmy takiej fikcji, bo to w tym momencie to jest jakaś ściema totalna, że dajemy biegi tutaj, że mówimy, że to są biegi pięciogwiazdkowe, a tak naprawdę to według mnie to jest ściema. Rozumiem, że to może jest kwestia dochodzenia do jakiegoś poziomu przez kilka lat, niedawno zostało zaproponowane. Natomiast jeden wniosek do wszystkich tutaj Państwa zgromadzonych, że musimy zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby stworzyć sensowne standardy zabezpieczenia medycznego na imprezach masowych, bo naprawdę bez tego, tutaj widziałem te biegi jeszcze, które Piotrek wymieniał, są biegi, gdzie zabezpieczenie medyczne jest na bardzo wysokim poziomie i biegi medyczne, gdzie było to zabezpieczenie na takim średnim poziomie, więc już nie mówiąc o tym, że Sebastian mówi, że te biegi są tak dobrze zabezpieczone, ja to analizowałem na biegu, którego byłeś dyrektorem, to też nie było tak dobrze, wiesz, że przecież był wypadek śmiertelny, nie? Także no, ja wiem, że niestety te wypadki śmiertelne się zdarzają, ale chodzi mi o to, że naprawdę musimy się do tego przyłożyć. To nie są żarty. Trzy osoby zginęły w tym roku. Także polecam, nie wiem, w tym momencie nie mamy tutaj prawdopodobnie takiego grona, żebyśmy mogli sobie usiąść i podjąć decyzję, słuchajcie, robimy takie standardy, ale szanowni państwo, naprawdę musimy spiąć tyłki i wziąć się za roboty za to. Także to takie przemówienie, przepraszam. Bardzo dziękujemy w takim razie. Taka konkluzja, bez pytania. Ja jeszcze raz podkreślę, myślę, że dlatego... tak, pytanie było... Pytanie? Może pytanie raczej było w kontekście tego, co się dzieje takiego, czy może wy nie przykładacie do tego takiej, bo to też jest tak, że w Polsce tak się często dzieje, że często, to przepraszam, że ja tutaj za pana Roberta i pana Jacka powiem, ale często biegacz, który, nie wiem, gdzieś tam się przewróci koło trasy biegu, jest potem zbierany gdzieś tam przez na przykład jakieś służby medyczne i transportowany do szpitala i ten biegacz nie jest kojarzony z tym faktem, że coś tam się wydarzyło w trakcie biegu. Natomiast jeżeli na przykład u was to zabezpieczenie medyczne jest często organizowane na przykład w ramach jakichś tych ogólnych struktur miasta zabezpieczenia medycznego, to może dlatego tak mało jest w ogóle sytuacji, że tak mało macie tych interwencji, no bo u nas naprawdę tych interwencji jest bardzo dużo i teraz się tak zastanawiam, gdzie tutaj jest, czy po prostu generalnie biegacze niemieccy są dużo zdrowsi, czy to jest jakaś tutaj no, nasza specyfika, że my, nie wiem, no za szybko rzuciliśmy się w to bieganie bez jakiegoś dojścia. Panowie, który z panów się zdecyduje na odpowiedź na skomplikowane pytanie Adama? Joschindler? Ja, może taka wskazówka co do tych atestów. Chciałbym się tutaj wypowiedzieć. To nie jest moja prywatna opinia, tylko również dyskutowaliśmy o tym intensywnie wśród organizatorów niemieckich imprez biegowych. Jednak stwierdziliśmy, że te atesty się nie sprawdzą, zdecydowaliśmy przeciwko nim. Jeżeli popatrzymy na Francję czy Włochy, tam taki obowiązek atestów jest. Pan doktor Gajda o tym wspomniał. I szczerze mówiąc, tam liczby ofiar nie są specjalnie niższe niż w Niemczech. Także nie ma tutaj gwarancji, że jeżeli przy zgłoszeniu, która odbywa się na przykład, czy ma miejsce rok przed imprezą, poddam się badaniu, to nie ma nic wspólnego z moją tężyzną fizyczną w dniu startu. Dlatego też nie odrzucamy tego całkowicie, ale chcemy, żeby uczestniczyć i właśnie po to mamy specjalny kwestionariusz internetowy. Chcemy ich wyczulić, żeby słuchali objawów swojego organizmu.
Wiadomo, że co prawda chcę biec maraton, ale nie powinien to być przymus wewnętrzny. Wiadomo, że jeżeli miałem w rodzinie jakieś dziedziczne choroby czy coś takiego, to lepiej postępować ostrożnie, lepiej bardziej trenować. Pamiętajmy, że maraton to jest zawsze obciążenie graniczne dla organizmu, to nie jest spacerek. Lepiej się dać zbadać tuż przed imprezą, sensownie traktować zdrowie, słuchać tego, co podpowiada organizm i nie wymuszać na nim zachowań, do którego po prostu może być niedostosowany też ten organizm. Natomiast nie ma sensu delegować tego zadania na lekarza, który przybije stempel z pół roku przed imprezą i w tym momencie dany uczestnik jest, że tak powiem, nie czuje się odpowiedzialny za własne zdrowie, bo wszystko jest w porządku i tak dalej. A tutaj tuż przed maratonem zachorował, przeziębił się czy coś takiego. Czyli serce po tym przeziębieniu jest już napoczęte, a potem przystępuje do biegów maratońskiego. To jest źródło głównych problemów i z tego wynikają najczęstsze ofiary śmiertelne. Dlatego też jako organizatorzy niemieccy, nie tylko mówię w imieniu Frankfurtu, dyskutowaliśmy w naszym gronie i stwierdziliśmy, że nie rekomendujemy tego rozwiązania z atestami, ponieważ liczby przemawiają przeciwko. We Francji czy we Włoszech procentowo mamy tą samą liczbę, powiedzmy, ofiar jak w Niemczech. Dlatego też opowiadamy się raczej za tym, żeby sami sportowcy słuchali swojego organizmu i podejmowali decyzje sami, a nie delegowali je na lekarzy. Ja to też popieram, podkreślam to na przykładzie z 1983 roku. W Berlinie mieliśmy 50-latka, pierwszą ofiarę śmiertelną, który cały czas się badał lekarza, bo nie był za bardzo zdrowy. Lekarz powiedział, że może brać udział w ten człowiek w biegu. Może niekoniecznie bić rekord poniżej 3 godzin, ale w 4 niech się zmieści. Człowiek jednak się tego nie posłuchał i na 10 minut przed metą niestety doznał załamania. Przewrócił się. I zakończył uczestnictwo. Dlatego też jako organizatorzy uważamy, że sami sportowcy powinni tutaj więcej czynić ze współpracy z medycyną, jak powiedział pan doktor Gajda. Karsten, ein paar Worte von dir. Ja, zwei Stichpunkte habe ich mir eben während der Debatte. Dobrze, dwa punkty sobie tutaj zapisałem w trakcie tej debaty. Po pierwsze, mówiliśmy tutaj o uwrażliwieniu. To jest wszystko właściwie. Trzeba odjąć ten nacisk, że teraz macie opłatę startową, zapłaciliście i musicie startować. To trzeba zdjąć z ludzi. Trzeba też się ubezpieczyć. Można się ubezpieczyć u nas. To jest niewielka kwota. To jest podobna taka konstrukcja, to znaczy zawieramy ubezpieczenie i też nie trzeba startować. Firma ubezpieczeniowa przejmuje jakby tę odpowiedzialność. Można to w zgłoszeniu online też uwzględnić, a więc to nie jest taka przeszkoda, że teraz ja się źle czuję i muszę startować. To jest jedno, co chciałem powiedzieć. Ta presja jest mniejsza. Jesteśmy w takim punkcie, to jest druga rzecz, by impreza się odbywa. Mamy tę sieć zabezpieczenia medycznego i jak my jeszcze możemy prewencyjnie zwrócić uwagę na to, że na przykład nie jest, co możemy jeszcze wcześniej zrobić, żeby nie było tak źle. To już niektórzy z Państwa robią. Na przykład możemy na planie umieścić też punkty, gdzie ta interwencja medyczna może się szybciej odbyć. Wiemy na przykład, że dobrze, mamy też taką bazę danych, gdzie wiemy, że na przykład są cukrzycy, albo ja jestem cukrzykiem, albo mam problemy z sercem,
sprawdzamy, gdzie ja mogę się udać, do jakiego punktu mogę się udać, ten punkt mam zaznaczony. I następna rzecz, na przykład uczestnik ma też odpowiedzialność. To jest bardzo ważna rzecz. Uczestnik tak naprawdę musi zwrócić uwagę na siebie, musi zadbać o to, że jemu zostanie udzielona pomoc, to on musi też za to wziąć odpowiedzialność. To jest chyba sedno sprawy. Oczywiście uczestnicy powinni pamiętać przede wszystkim sami o sobie. Proszę Państwa, może jakieś inne pytania spoza jeszcze autor Gajda. Komentarza jako lekarz. Proszę Państwa, mnie niestety, powiem, niestety wypada się zgodzić z moimi przedmówcami, że rzeczywiście, że sam certyfikat sam w sobie, chociaż ja go proponowałem na swoim wykładzie, nie do końca załatwia temat. Adam, miałeś takie emocjonalne wystąpienie. Ja myślę, że my żeśmy w tym roku wyczerpali tą statystyczną pechowość, że w przyszłe lata po prostu niezależnie od tego, że się nie zmieni zabezpieczenie, ale będą lepsze. Statystyka jest taka, jaka jest. Ona po prostu mówi, że 1 na 50 tysięcy maratończyków umiera. Gdzieś tam tych nieszczęść było mniej, teraz tych nieszczęść było więcej. No powtarzanie się, ale trzeba to powtórzyć, że bardzo ważną rzeczą jest tam to nieparcie na to, żeby koniecznie biegać. Poza tym, proszę Państwa, no, ja myślę, że w Polsce będzie coraz lepiej, bo u nas każdy gość, który przebiegnie maraton, to jest macho. No i to się kończy później bardzo często. Ta statystyka też mówi, że ci po raz pierwszy, którzy biegają te maratony, często umierają. Nie ma takiego zabezpieczenia, Adam i proszę Państwa, nie ma takiego zabezpieczenia medycznego, które gwarantuje, że wszyscy przeżyją. Najlepszym dowodem tego jest, że ludzie na Wyoming umierają, gdzie są otoczeni czterema lekarzami i całym sprzętem. No tak nie jest. Zachęcałbym do przede wszystkim zdrowy styl życia, jakim jest rekreacyjne bieganie, jest nie do przecenienia. Jest nie do przecenienia. Każdy z nas chce startować i startuje w tych zawodach, ale pamiętajmy, że największą wartością z tego wszystkiego jest ten zdrowy styl życia, w którym uczestniczą ludzie z prewencją pierwotną i prewencją wtórną. Prewencja wtórna, bardzo dużo zawodników wie, bardzo dużo ludzi wie, że ma nadciśnienie, chorobę wieńcową, że są po zawałach i biegają. I bardzo dobrze. Sam start w zawodach chyba nie jest elementem zdrowego stylu życia. Natomiast certyfikaty, no te certyfikaty by raczej miałyby za zadanie skłonienie ludzi do tego, żeby się po prostu przebadać. Natomiast wiem, mam też taką wiedzę, którą powtarzali moi poprzednicy, że tam, gdzie te certyfikaty są obowiązkowe, nie ma mniejszej ilości zgonów w biegach. Panie doktorze, i to chyba jest świetne podsumowanie tej części. Jak Państwo znacie program, mamy też przewidziany czas na lunch, ale myślę, że wykorzystamy jeszcze chwilę. Proszę Państwa, jeszcze chwilę, bo być może są pytania z nieco innej dziedziny, bo rozmawiamy cały czas o zabezpieczeniu medycznym, a przecież rozmawialiśmy i o wolontariacie, i o promocji, i o tym, co zyskują miasta, organizując tego typu wydarzenia. Wiem, że Paweł Januszewski tutaj chciał pytanie. Nie, niekoniecznie. Tam są jeszcze. Także bardzo Robert, proszę bardzo. Dokładnie. Także może skręćmy troszeczkę na inny obszar. Tak, dzień dobry. Ja chciałem zadać pytanie z innego obszaru, częściowo związane z zabezpieczeniem. Mianowicie mnie interesują sposoby pozyskania wolontariuszy i świadczenia, jakie Państwo wolontariuszom proponujecie za udział. To jest związane też z zaangażowaniem mieszkańców w struktury miasta. Czy oni mogą być w struktury biegu? Czy są tylko wolontariuszami? Czy są jakieś obszary, w których mieszkańcy mogą brać udział już na etapie przygotowania biegu, czy później promocji? To jest jedno pytanie. A drugie związane jest, czy w ramach prewencji, czyli komunikacji do biegaczy, zwracacie Państwo uwagę na sposób odżywiania? Bo wiadomo, że są diety, które jakby promują zdrowe funkcjonowanie i nie obciążają układu sercowo-naczyniowego, a niektóre trochę bardziej obciążają, więc pytanie, czy jest w ogóle w komunikacji do sportowców poruszana kwestia diety? Jeśli chodzi o wolontariuszy, mamy jakby dwutorowy system. Mamy stowarzyszenia wolontariuszy,
sportowe stowarzyszenia, czy nawet kulturalne, które załatwiają te zadania. Które otrzymują od nas pewne niezbyt duże kwoty. Wiadomo, że ochotnik, wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko załóżmy jako podziękowanie, pamiątkę, t-shirt czy coś takiego. Oraz mamy indywidualnych wolontariuszy, którzy meldują się u nas, rejestrują nas w internecie, na naszych stronach. Tam są podane stanowiska, w których, czy na których potrzebujemy pomocy wolontariuszy z krótkim opisem. Budujemy przez cały rok bazę danych takich wolontariuszy i następnie ich angażujemy. Przez 25 lat przecież budują się z tego bardzo wielkie struktury. Mamy przecież na przykład co parę kilometrów stanowiska, gdzie jest wydawana woda czy jedzenie i są tam na przykład ludzie, którzy od 30 lat pomagają. Ich związek wtedy przypisuje im zadanie, że załóżmy my stoimy na 5 kilometrze i ci ludzie jakby nawet oprócz tego, że rozwijają te struktury i są z tego dumni, że co roku niosą taką pomoc, robią z tego jakby święto ich kółka czy związku, stowarzyszenia. Ci, którzy to organizują, faktycznie są odpowiedzialni za, i są odpowiedzialni za dane stanowisko. Z nimi się spotykamy, przeprowadzamy odprawę. Na przykład koordynujemy to z policją, żeby nie wpadli w blokadę uliczną jako ochotnicy przez policję zorganizowaną. Także organizujemy również wszystkie materiały, czyli organizujemy całą logistykę, zabezpieczamy ją i w tym momencie takie stowarzyszenie pojawia się ze swoimi ludźmi i przejmuje od nas zadanie. Poszczególni wolontariusze otrzymują podziękowania i t-shirt, a sama organizacja małą dotację. Na przykład w postaci udziału w jakimś obozie młodzieżowym czy coś podobnego. Ja jako wolontariusze mogą, jak powiedziałem, również zgłaszać się osoby indywidualne i one również otrzymują podobne, powiedzmy w cudzysłowie, wynagrodzenie, czyli koszulkę pamiątkową. Medali nie otrzymują, medale otrzymują tylko zwycięzcy. Ci, którzy biorą udział. My mamy taki dyplom, który każdy dostaje. Ponadto staramy się prowadzić akwizycję ochotników w takim kierunku, że największą motywacją jest dla tych osób przecież samo uczestnictwo. Oni są dumni z tego, że przy tym byli w FIFA czy w UEFA oczywiście jest to łatwiej, bo każdy chce wystąpić w roli współuczestnika organizacji takich mistrzostw. U nas w biegach nie jest to takie proste, ale mimo wszystko działa. Więc zapraszamy. Oprócz tych bonifikat pieniężnych, które otrzymują grupy, pozostali indywidualni wolontariusze organizują właśnie podziękowania, ale także organizujemy coroczną imprezę dla wolontariuszy, gdzie jest losowanie, gdzie na przykład można sobie wylosować, wygrać jakiś prezent od sponsorów, którzy mają czy wkładają do worka albo swoje produkty, albo dotacje. W każdym razie chodzi o to, że te osoby nie mogą uzyskiwać korzyści materialnych,
powinno się im zapewnić jednak darmowy przyjazd, pobyt i tak dalej. Oraz oczywiście podziękowania. Bardzo często bowiem jako organizator przeobywałem się na tym, że nie traktowaliśmy tych wolontariuszy tak, jak na to zasłużyli, więc trzeba bardzo o tym pamiętać, że ci ludzie poświęcają na to swój czas wolny, że robią to z wewnętrznej motywacji. I trzeba właśnie dbać o podtrzymanie tych osobistych kontaktów, zamawiać, zapraszać tych ludzi, szkolić, nawiązywać z nimi kontakty, albo też prowadzić czy organizować dla nich imprezy tylko dla nich. Na przykład u nas, u burmistrza mamy takie roczne spotkanie, gdzie można się z burmistrzem sfotografować, jest impreza i wolontariusze uważają to za doskonały pomysł. Bardzo fajne podsumowanie końcówki właśnie tej odpowiedzi na temat wolontariatu. To są bardzo ważne grupy, o tym musimy pamiętać. Mamy jeszcze kolejne pytania. Może ustalmy tak, Jacek i potem pan. I zamkniemy już tę część, bo troszeczkę już żeśmy przekroczyli z czasem, więc krótko Jacek Szomater. W swoim wystąpieniu dr Gajda nie bez żalu stwierdził, że jego akcja 3 lata temu, 4 lata temu, tak, podczas biegni przed biegni Warszawo, no krótko mówiąc, spaliła na panewce z powodu bardzo nikłej frekwencji. Ja mam takie same spostrzeżenie, bo tego samego roku Mamiński podjął decyzję o tym, żeby na parę tygodni przed imprezą, a jest to tylko 10 kilometrów, nie tak poważne wyzwanie, jakiego doświadczają uczestnicy waszych maratonów, spróbować przyciągnąć, przecież mamy tak rozbudowane drogi komunikacyjne w tej chwili, że każdy o taką informację musiał się otrzeć. O informację medyczną, o informację również o tym, że może uczestniczyć w treningu przygotowawczym. Maraton w dzisiejszym wydaniu, nie oszukujmy się, jest to przedsięwzięcie czysto komercyjne z punktu widzenia organizatora. Tak już jest. Więc ta dbałość o wymianę pokoleniową, jedni odchodzą i nie z powodów medycznych, broń Boże, z powodów, że albo im się znudziło, albo z innych i nie biegają, ale trzeba wdrożyć tych następnych. I taka była motywacja Mamińskiego. Nauczmy ludzi trenować do tych 10 kilometrów za 4, 5, 6 tygodni. Panie Jacku. I też była spora frekwencja. Pytanie jest takie, czy w swojej strategii przed maratonami na jakiś okres czasu prowadzicie tego typu zajęcia, instruujecie, zachęcacie w sposób profesjonalny pod kierunkiem instruktorów, czy nie, trenerów biegania, czy pozostawiacie tą wiedzę i tą tajemnicę do rozszyfrowania przez uczestników? U nas w Berlinie, kiedy zaczęliśmy ten nasz wielki maraton miejski, to ważne było, powiedzmy sobie, nazwijmy to wychowanie albo animacja biegaczy, żeby przede wszystkim odważyli się na ten maraton, a więc równolegle do tego organizowaliśmy przygotowania i też informację medyczną przekazywaliśmy, ale również takie spotkania biegowe, które organizowaliśmy przez cały rok i właściwie do dzisiaj to zachowaliśmy. I robimy bardzo wiele takich spotkań, takich imprez. Myślę, że koledzy moi to potwierdzą, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby przez cały rok być obecnym w regionie, w którym się organizuje ten maraton, aby też, no tak, zanimować tych ludzi, żeby byli zdrowi, a nie tylko, żeby raz uczestniczyli w zawodach, ale żeby też trenowali regularnie. Tak, to mogę tylko podkreślić i podpisać się pod tym, ponieważ my, nasza agencja, która organizuje maraton, też robi coś takiego jak projekty przygotowujące maraton. To w kwietniu się zaczyna i to jest bardzo rozległy trening, program treningowy. Mamy około 4-5 możliwości treningowych w ciągu tygodnia. To jest około pół roku, to trwa, więc jest bardzo profesjonalne przygotowanie do maratonu. Za to trzeba zapłacić. Rocznie mamy
od 100 do 150 osób, które przygotowują maraton, ale pracujemy również, współpracujemy z bardzo wieloma związkami regionu, stowarzyszeniami, a więc nie możemy też tego zapomnieć. Bardzo wiele takich związków biegaczy, które mają spotkania biegowe w mieście czy w regionie i we wszystkich tych związkach mamy oczywiście przygotowania i takie przedsięwzięcia przygotowujące do maratonu frankfurckiego. Oczywiście frankfurcki maraton jest takim punktem kulminacyjnym całego roku i te wszystkie przygotowania się zbiegają w tym punkcie. Mam wszystkich sponsorów, czy wszystkie firmy, inne firmy, które bardzo celowo też, w sposób celowy organizują, proponują treningi biegowe dla swoich pracowników, aby też zaczęli zdrowy styl życia, podjęli ten styl. Ludzie, którzy uprawiają sport wyczynowy, to mamy przecież bardzo wiele takich badań, które mówią, że to są najbardziej wydajni pracownicy, a więc ci, którzy pracują, którzy mają siedzibę w danym regionie, oni też, jeżeli są naszymi sponsorami, są zaangażowani, ale też opiekujemy się nimi też, jak chodzi o trenerów na przykład, proponujemy im takich trenerów. Oczywiście firma za to płaci. Dziękujemy bardzo i będzie teraz już ostatnie pytanie w tej części dyskusji. Radek Karpiński, ja mam pytanie dotyczące kwestii marketingowych, wizerunkowych odnośnie maratonu w Berlinie, bo ponieważ w 2016 roku miałem przyjemność, okazję być wśród 40 tysięcy szczęśliwców, którzy przekroczyli linię mety i po biegu organizatorzy komunikowali o tym, że na trasie kibicowało milion kibiców. Ja chciałem zapytać o sposób, metodologię, na jakiej podstawie została policzona ta liczba. Czy to są dane szacunkowe, czy to zostało zlecone jakiejś specjalistycznej agencji? Jak to liczyć? Also. No tak, te dane to są dane też, które udostępniamy po rozmowie z policją, ale my jako organizatorzy mówimy 500 tysięcy, to w gazecie Bild zaraz macie milion napisane, czyli trzeba to troszeczkę zrelatywizować. To jest oczywiście zależne od pogody i tak dalej, ale jest na pewno, jest to pewne, że bardzo wiele osób uczestniczyło, bo bardzo wielu kibiców bardzo chętnie przyjeżdżają kibice na tę trasę maratonu. Czy to jest 600 czy 700 tysięcy? Nie wiem, może nawet milion, nie wiem dokładnie. My i naszym prelegentom i państwu, ale za pierwszą część debaty zapraszamy na drugą. Teraz chwila przerwy. Proszę coś zjeść, czegoś się napić i wracamy do dyskusji. Zapraszamy za pół godziny z powrotem do drugiej części dyskusji.